myślę, że... Ja zaraz was poproszę o... Zarządu. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na 19. już Festiwalu Nauki, organizowanym tym razem w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich Oddział Warszawski. My tu robimy festiwale już od 2000 roku, więc też mamy swój staż. Ja się opiekuję tym festiwalem tutaj u nas w SPP. I natomiast koordynatorem festiwalu jestem od samego początku. Bardzo popieram tę imprezę. Uważam, że jest bardzo pożyteczna i Państwa zachęcam do uczestniczenia też w innych imprezach festiwalowych, które trwały. Może w tej chwili chciałem bardzo serdecznie powitać naszych ekspertów, bo będziemy mówić o nauce pisania kreatywnego, sens czy bezsens. Taki jest tytuł naszej imprezy. I chciałem bardzo serdecznie powitać pana Piotra Milnera-Nieckowskiego, Macieja Parowskiego, Katarzynę Boruń, Gaję Kołodziej i tyle, bo Magda Ruta napisała, że nie przyjedzie, też była zaproszona, ale jest w Anki w tej chwili, więc nie może być. Chciałem może poprosić pana Piotra, żeby słowo ze strony Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oficjalnie. Ja jako wiceprezes. Jako wiceprezes oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich razem z Maciejem Parowskim, który też jest wiceprezesem tegoż oddziału, chcieliśmy przywitać Państwa serdecznie. Cieszę się, że jest spora grupa, że nie będziemy mówili do pustych krzeseł. A tematyka wydaje mi się bardzo istotna, ważna. A dlatego między innymi, że w Polsce w tej chwili można naliczyć prawie 300 takich szkół czy warsztatów poświęconych pisaniu. Pisaniu przede wszystkim artystycznemu, ale również dziennikarskiemu, w zakresie reportażu przede wszystkim i wywiadu. Nasze stowarzyszenie prowadzi taką szkołę, prowadziło jeszcze w latach 50. To się nazywało wtedy Koło Młodych przy Związku Literatów. W naszym stowarzyszeniu mniej więcej 5 lat temu powstała myśl, żeby odrodzić Koło Młodych. Nazwaliśmy to Stajnią Literacką i Stajnia Literacka została objęta skrzydłami Warszawskiej Szkoły Pisania, którą mam zaszczyt kierować i która skupia około 100 osób, które stale w ciągu tych kilku lat stale przychodzą. Oczywiście przychodzą mniej więcej 1/3. Przychodzi, ale się wymieniają. Właściwie wszystkie te osoby, które są zapisane w naszym newsletterze i na naszej liście, przychodzą na te spotkania w miarę regularnie. To tyle wstępu. Cieszę się, że mamy możliwość porozmawiania o uczeniu, bo nie nauczaniu, o uczeniu ludzi pisania. Dziękuję bardzo za ten wstęp i za powitanie. Proszę Państwa, jak wiadomo, człowiek rodzi się bez wiedzy i z bardzo ograniczonymi umiejętnościami w rodzaju instynktownych, jak ssanie mleka. Reszty musi się nauczyć. Jednak także rodzi się z zakodowanymi w genach predyspozycjami, do których należą też zdolności. Ktoś, kto nie ma ani odrobiny talentu muzycznego, nigdy nie zagra choćby prawidłowo żadnej melodii. Podobnie jest z malowaniem czy rzeźbieniem. Natomiast ludzie obdarzeni talentem często się przebijają i wybijają gdzieś obok szkół i uniwersytetów, nawet na przekór tym szkołom czasem. Jednak do zaistnienia wielu rodzajów artystycznej ekspresji pewne minimum wiedzy jest niezbędne. Malarz musi wiedzieć, jak mieszać farby. Rzeźbiarz powinien znać się na glinie. Dla muzyka niezbędna jest znajomość funkcjonowania instrumentu i czytania nut. Natomiast pisać każdy umie. No prawie obiecnie. Wyrażania się na piśmie uczą w każdej szkole. A zatem bazowa wiedza jest. Jeśli połączy się ją z talentem,
mamy pisarza, a nieraz nawet pisarza przez duże P. Na poparcie tej tezy przytoczę fakt, że niemal żaden z wielkich pisarzy nie terminował u mistrzów, lecz był samoukiem. Natomiast z malarzami, rzeźbiarzami, muzykami sprawa ma się trochę inaczej. Powstaje więc pytanie, czym mnożące się szkoły mistrzów literatury, bo umówmy się, mamy ograniczony czas i temat jest jak morze, więc umówmy się, że będziemy mówić o literaturze. Może tylko wspomnimy o nauce, warsztatach, powiedzmy, dziennikarskich czy innych tego typu, bo tam rzeczywiście no, jest sens uczenia się i nauczania tej umiejętności. Natomiast chodzi o literaturę. Jesteśmy w Domu Literatury, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, także rozmawiamy w tej chwili o literaturze. Czy te szkoły mistrzów literackie nie kształcą głównie grafomanów, a może ułatwiają one drogę zdolnym i genialnym, otwierając im pożyteczne skróty? A może jest jeszcze inaczej, szkoły pisania stanowią rodzaj klubów zainteresowań, gdzie oprócz wymiany doświadczeń prowadzi się intelektualny dyskurs. King napisał w takiej swojej autobiograficznej książce, gdzie też pisał o tym, czy można się nauczyć pisać, że największym pożytkiem ze szkoły pisarskiej, czy poetyckiej, czy pamiętam, do której uczęszczał, było poznanie jego przyszłej żony, która miała najładniejsze nogi spośród wszystkich kursantek. No więc niewątpliwie coś z tego skorzysta. Po tym krótkim wstępie i po umówieniu się, że mówimy o literaturze, bardzo bym poprosił naszych ekspertów o opinię. Wykorzystajmy wypróbowaną na Festiwalu Nauki formułę, że każdy z panelistów ma około 5 minut na bardzo skondensowane credo, a potem rozwijamy te myśli w dyskusji, ewentualnie uzupełniamy, dlatego że wtedy audytorium reaguje znacznie żywiej. Także poproszę bardzo pana Piotra. Kasia? Kto zaczyna? Kasia. Ja akurat zajmuję się najwięcej poezją, jeśli chodzi o literaturę oraz tłumaczenia. I to są takie dziedziny, w których chyba z jednej strony trzeba posiadać pewne rzemiosło, z drugiej strony nie da rady się tego wyuczyć właśnie. Bo są inne dziedziny, w których na przykład trzeba bardzo się pilnować, ponieważ nie można wprowadzać, nawet chociażby tak sądzę, że jest też z fantastyką i z science fiction, że nie można zupełnie iść na żywioł, bo można po prostu popaść w bełko. Natomiast odróżnienie czasem dobrej poezji od bełkotu nie jest łatwe. Niewykonalne. I czasami nawet niektórzy uważają, że niewykonalne. To chyba możemy tutaj mieć różne zdania z Piotrem, ale wydaje mi się, że tu w tym wypadku uczenie się jest pokazywaniem drogi, a nie wykuwaniem i odrabianiem pewnych zadań. Oczywiście, że bywają szkoły, w których są zadania typu piszemy dzisiaj wiersz o wiośnie, ale taki, żeby nie było nigdy rymu wiosna radosna i nie było pewnych kalek takich poetyckich czy banałów. Są tego rodzaju szkoły. Ja chciałam też powiedzieć, że chyba niestety większe talenty mogą się zrodzić tam, gdzie te szkoły są trochę luźne, może i bezpłatne i takie, których człowiek naprawdę odczuwa potrzebę pisania, ale nie potrzebę grafomańską, że musi codziennie wypełnić kilka stron swoimi literkami, niż marzenie o tym, że się zrobi wielką karierę i wielkie pieniądze właśnie w rodzaju, nie wiem, Kinga, Dona Browna czy kogoś innego. I tu w tym, myśmy się kiedyś bardzo śmiali z tego, że w Związku Radzieckim Instytut Literatury, że trzeba mieć tam, być kandydatem nauk, czyli magistrem, czy pisarzem.
Potem śmieliśmy się z amerykańskich uczelni i śmieliśmy się z tego, że w amerykańskich filmach bohater często się pojawia, który marzy o tym, żeby być pisarzem. U nas chyba takich marzeń nie ma. Pisarzem zostaje się z wewnętrznej potrzeby, potem się albo to udaje coś na tym zarobić, albo wcale nie, nigdy. Ale podejście jest inne i wydaje mi się, że tutaj te szkoły nasze są pod tym względem inne. Może... Słuchajcie, ja się przyglądam problemowi uczenia pisania z dwóch stron. Zatem do pewnego roku życia byłem uczniem, a od pewnego roku życia objęcia pewnego stanowiska byłem nauczycielem. Jako uczeń przed ojca byłem oduczany szyku przestawnego i łapany na różnych fałszach, na różnych wewnętrznych zakłamaniach. Później kolega w redakcji Juliusz Fosu, sekretarzem redakcji, i zamienił felieton sporadyczny na stały, powiedział mi, że nie używał wielokropków, że jak ja kończę zdanie wielokropkiem, to zdanie nie jest mocniejsze, tylko głupsze. Jęczmyk, który był nie redaktorem, ale przywołał moją pierwszą powieść do druku, łapał mnie na jakichś pustych zdaniach, na nielogicznych, nie, na powtórzeniach. Oczywiście to nie jest nauka literatury. Według mnie, jako kierownik działu, jako redaktor przyjmujący do druku prozę, przyglądałem się, czy tekst jest autentyczny, czy tekst jest jakąś opowieścią wewnętrzną, własną, oczywiście. Czy tekst jest wmówieniem sobie talentu, potrzeby pisania i mapowaniem cudzych literackich gestów. Podczas dyskusji na temat fantastyki polskiej, socjologicznej, profesor Handke powiedział bardzo ważne zdanie, które potwierdziło moje intuicje, które do dziś powtarzam, bo ono bardzo wiele mówi o w ogóle sytuacji człowieka, który próbuje pisać. Kiedy człowiek czuje, że pisze coś, co musi napisać, wyjdzie mu zawsze lepiej niż sądził, że potrafi. Kiedy człowiek pisze to, co musi napisać, wyjdzie mu zawsze lepiej niż sądził, że potrafi. Stąd się myślę, biorą autorzy tak zwanej jednej książki, jednego opowiadania. Ludzie czytać nie mają talentu. Nie są zdysponowani do pisania, ale mają tę jedną rzecz do powiedzenia i ona z nich wyjdzie w formie lepszej niż wszystko inne, co w życiu powiedzieli, ponieważ to jest ich własne. Pisanie, mam wrażenie, bierze się z dwóch rzeczy. Bardzo ogólnie, ale to chyba szczekuje wszystkie możliwości. Pisanie się bierze z wkurzenia, ze złości, z obserwacji, z bólu, że coś trzeba powiedzieć. I pisanie bierze się z zachwytu. Że człowiek się tak zachwycił prozą, literaturą, zorientował się, jaką to ma na niego wpływ, że chce to powtórzyć, chce osiągnąć to wrażenie. I ludzi, których dotyka pierwsze, właściwie każdy jest taki, każdy mógłby coś napisać. Była taka książka, każdy może napisać powieść, ale jedno. A teraz ludzi, którzy podlegają zachwytowi, których to jest główny motorem, ale potem znajdują sobie sprawę, stronę, uciśniony. Jest trudny. Jest mało. Myślę, że każdy polonista wyczuwa w klasie jednego, dwóch, albo dwóch, trzech na szkołę, na rocznik, że to są ludzie, którzy tym się warto zająć, którym warto powiedzieć, że wielokropków się nie używa. Ale oni szukają tego polonisty. Pominąwszy tych mówionych, którzy myślą, że będą pisać i będą zdobywać kobiety, to nie są oni tak stanowczy w swoich poszukiwaniach i nie kupują pism literackich, nie kupują pism krytycznych, nie czytają różnych recenzji, to tych dwóch, trzech wiadomo, że przyjdzie do polonisty i polonista ich wyłoni. I stosunkowo łatwo odróżnić tych dwóch, trzech, nad którymi warto pracować, którym warto udzielać uwag znaczących. Natomiast całej reszcie te uwagi nie zaszkodzą. To znaczy, dobrze jest, kiedy ludzie poważnie traktują pisanie, mają do niego poważny stosunek i traktują je jako sposób na dzielenie się myślami, uczuciami, odkrywanie prawd, a nie jak powielanie formuł i sloganów, nie daj Boże politycznych, ale nawet estetycznych, co ja mam wrażenie, dzieje się w szkole. Szkoła do pisania nie przyucza, szkoła nie uczy szczerości. Szkoła uczy zdawania testów i pisze tak wypracowań na egzaminy. Z tego, co wiem o kolegach, o koleżankach, wielu przyszłych pisarzy miało kłopot z polonistami. Moją szkołą pisania może była troszeczkę polonistka, bo nie, która uczuliła mnie na pewne fałsze
i takie nadekspresje. Natomiast w podstawówce była nauczycielka, która próbowała zabić indywidualną. Mam prawdziwą szkołę pisania, była prasa studencka. I różne przez tę moją gazetę organizowane seminaria dziennikarskie. Gdybym był ministrem kultury albo oświaty, zarządziłbym w szkołach instytucje gazety szkolnej, a przywróciłbym instytucję pism studenckich. Politechnika, medyka, pisma uniwersyteckiego jakiegoś. Bo tam przychodzą ludzie, którzy naprawdę kręci, tam się ludzie rozpoznają. Ja kiedyś znalazłem przypadkiem na strychu stary numer radaru z lat 60. I między innymi zobaczyłem tam teksty pierwociny paru moich kolegów, którzy potem byli na rejonie dziennikarskim, teraz widoczni. Oni, to był radar miesięczny pracy twórczej. Ludzie takich pism szukają, ludzie takich pism czytają. Przecież ja się przeczytałem chemię słowa Parandowskiego, to jeszcze tyle rzeczy zostało do skapowania. I takie pismo powinny istnieć. Kraj, w którym taki ruch trwa, w którym takie rzeczy się organizuje, jest krajem, w którym ludzie się lepiej komunikują, w którym ludzie trudniej oszukać i wszystkie talenty jednej książki albo paru książek zostają wyłowione. Także uczenie pisania nie jest daremne. Natomiast wracam do formuły Handkego. Kiedy człowiek pisze to, co czuje, że musi napisać, robi to zawsze lepiej niż potrafi. Hemingway powiedział dla pisarza, dla początkującego pisarza, jest problem zawsze odróżnić to, co czuje, od tego, co mu się wydaje, że powinien czuć. Prawda? I to jak Marquez umarł, to przypomniano jego esej, który on przypomniał, tego się nauczył od Hemingwaya. Ja się też nauczyłem od tego, tak jak Marquez. I to może tyle. Tak, chodzi o to, że to jest słowa warsztatowe, a to chyba w drugim robimy obroty. Gaja Kołodziej, nawiasem mówiąc, sekretarz Stowarzyszenia Pisarzy Warszawskiego. Żeby był mówiłem Jędrzeja Warszawskiego, ale to nie ma znaczenia. Zgodzę się jak najbardziej, że każdy człowiek nosi w sobie książkę, ale czy każdy jest w stanie napisać powieść? Wcale nie jestem tego pewna. Taki był tytuł tej książki. Aha, dobrze. To się nie zrozumiałam. Bo biorąc pod uwagę, jak wielki trud mają ludzie pisząc prace licencjackie czy magisterskie, ile to niektórym lat zajmuje, niektórzy tego końca nigdy nie widzą, to nie jest takie łatwe to samo pisanie. Oczywiście w szkole każdy język angielskiego się uczy, ale język literacki to jest coś dodatkowego, coś więcej. Myślę, że każdy z nas tutaj ma inne doświadczenia związane z nauczaniem czy uczeniem pisania. Ja zajmuję się głównie pracą z młodzieżą, więc moje podejście jest troszkę chyba inne. I z jednej strony oczywiście są to osoby, które mają bardzo konkretny cel na horyzoncie, to będzie bestseller albo kilka i wielka kariera. I część z tych osób naprawdę ten cel powoli realizuje. A inni podchodzą do tego zupełnie inaczej, jako nowy rodzaj hobby albo zainteresowanie, zainteresowań. Bardzo wiele, jeśli nie wszyscy pisarze, to czytelnicy, którzy tak się zachwycili jakąś książką, że zaczynają coś pisać, własne opowiadania z postaciami, które pojawiają się w tym książce, w filmie, czy jak to bywa nieraz, i postacie prawdziwe, muzycy i zespoły. Ale samo pisanie, ja jestem psychologiem z wykształcenia, więc do pisania podchodzę bardziej jako do potrzeby własnej, indywidualnej. I tu już nie chodzi o to, żeby napisać coś, co potem rzeczywiście zostanie zaakceptowane przez wydawnictwo i ukaże się w wielkim nakładzie i wszyscy będą czytać i się zachwycać. Nawet książka, która nigdy nie ukaże się drukiem i której może nikt nie przeczyta poza samym autorem, a może jego gronem najbliższych znajomych, jest rzeczą, do której warto dążyć. Bo ja uważam, że pisanie jest formą artoterapii i prowadzi do odkrywania samego siebie. Jeśli nie wiem, czy Państwo tutaj wszyscy się zebrali zainteresowani, a może już piszący, a może już wydający, bo widzę paru pisarzy wśród tutaj zebranych. Pisanie jest ogromną przygodą wewnętrzną. Wracam do tej jednej książki, którą każdy ma w sobie. Ale niektórzy noszą w sobie dużo więcej historii. Im dłużej żyją, tym więcej historii przychodzi im na myśl. Czasem tak dużo, że aż muszą je spisać, bo tak szybko o nich zapominają. Tak było w moim przypadku.
A nauczanie, uczenie, pisania, także w paru słowach tylko, na pewno talent to jest coś, czym trzeba się urodzić, ale bez talentu, nawet z talentem, bez ciężkiej pracy bardzo łatwo ten talent zaprzepaścić i nigdy nic z tego nie wyjdzie. Znam osoby bez talentu, które ciężką pracą dochodzą do wspaniałych rezultatów. Czy to są rezultaty pokroju talentu? Myślę, że bardzo blisko. Przypominam, że to jest cały czas młodzież, więc kto wie, może po latach ta ich ciężka praca zaowocuje talentem. To się okaże. Ale póki co przyglądam się temu i pokierowuję w zależności od wieku. Czasem są to problemy natury ortograficznej. Czasem są to problemy natury interpunkcyjnej, bowiem w żadnej szkole nie uczy się interpunkcji w dialogach i młodzi pisarze często są zdumieni o funkcji przecinka. A czasem są to już takie bardziej konkretne rady, co dalej, jak ta książka już jest i jako tako przyzwoicie wygląda, jak wygląda proces, jak co robić, z kim się kontaktować, jak dalej tą sprawę prowadzić z wydawnictwem. To skąd? Jak o tym wiedzieć? Od kogo? Rodziców? Przyjaciół? Ja pierwsza stanęłam przed tym dylematem z moją pierwszą książką i nie wiedziałam, kogo zapytać, bo nikt wśród moich znajomych nie pisał. I postanowiłam, że będę młodych kierować tak, jak ja bym chciała być kierowana i od tego czasu to robię. Dziękuję. Ja myślę, że te szkoły pisania mają sens tylko wtedy, kiedy tak naprawdę są odpowiednikiem, nie wiem, takiej wzbogaconej o nauczyciela kawiarni literackiej. Ludzie, którzy po raz pierwszy przychodzą na spotkania albo którzy się zapisują do szkoły, bo są takie szkoły płatne, którzy przychodzą na warsztaty, na przykład gdzieś w jakimś ośrodku kultury na prowincji, często zdumieni są po pierwszym spotkaniu, że nic nie rozumieli. Bo to są ludzie, którzy są nieprzygotowani do jakiejkolwiek funkcji humanistycznej w społeczeństwie. To zresztą widać wśród studentów na przykład polonistyki. Jestem profesorem na Uniwersytecie, na Wydziale Humanistycznym, gdzie jest Instytut Filologii Polskiej. I muszę powiedzieć, że dopiero na poziomie pracy licencjackiej zaczyna coś się w tych głowach układać. Szkoła bardzo źle przygotowuje. Więc jeśli ktoś przychodzi, wyobraża sobie, że na przykład będzie pisarzem, czegoś się nauczy takiej szkoły, to jest świetny materiał na przyszłego bardzo dobrego czytelnika, po pierwsze. Na osobę, która będzie umiała ocenić literaturę, film, a nawet i inne dziedziny sztuki. Uważam, że w takiej szkole na pierwszym miejscu należy stawiać rozwój ogólny w zakresie kultury właśnie, szczególnie kultury literackiej. To znaczy, zwracać uwagę na to, że bez czytania w ogóle mowy nie ma, żeby zrobić krok naprzód. Zwracać uwagę na to, że poprawność językowa to jest taka absolutna podstawa do rozwijania swoich umiejętności w zakresie pisania, a potem literackich też, czy artystycznych. To znaczy, że trzeba wiedzieć, jak się stawia przecinki. Trzeba znać ortografię, trzeba znacznie lepiej znać język polski od strony leksyki, niż na przykład nauczyciele języka polskiego. Trzeba po prostu mieć większe zasoby. Żeby to osiągnąć, trzeba czytać. To jest jedna warstwa. Druga to taka, że są pewne kanony sztuki literackiej, dotyczy to zarówno poezji, jak prozy czy dramatu,
a też i reportaże, bo to właściwie jest tak na pograniczu literatury pięknej i dziennikarstwa, które należy takim ludziom przedstawić, żeby wiedzieli, czym się różni wiersz zły od wiersza dobrego. Żeby umieli na pierwszy rzut oka, no może na drugi rzut oka, odróżnić dobre opowiadanie od złego opowiadania. Bo od tego się zaczyna. Z mojego doświadczenia, a wydaje mi się, że mam spore, bo takich warsztatów prowadziłem w życiu kilkadziesiąt, co najmniej. U nas na uczelni jest koło literackie, do którego, to ciekawe, należą przede wszystkim studenci innych wydziałów, nie polonistyki. No i tutaj ta nasza stajnia literacka. Z mojego doświadczenia wynika, że po pewnym czasie okazuje się, wychodzi to czarno na białe, kto ma talent, a kto nie, ale spośród tych, którzy nie mają talentu, są tak pracowici ludzie, że mogą osiągać wielkie rezultaty. Był taki na przykład tenisista Lacoste, który miał dwie lewe ręce i dwie lewe nogi, absolutny antytalent sportowy, a jednak wygrywał mecze, mało tego, wygrywał turnieje Wielkiego Szlema, bo doprowadził ciężką pracą, ćwiczeniem, doprowadził siebie do takiej perfekcji. Też chcę przypomnieć, tu kolega i koleżanka już mówili, że szkoła absolutnie nie przygotowuje do pisania. Szkoła nawet standardów nie uczy. Szkoła się ślizga po powierzchni problemu. A przecież w wielu systemach edukacyjnych jest na przykład nauka pisania sonetów. W szkole francuskiej tak jest, w szkole podstawowej. Nie zaliczy się roku, jeśli się nie napisze kilku sonetów. I oni to robią. Mało tego, niektóre sonety są naprawdę świetne, napisane przez te dzieci. Po drugie, szkoła zabija, nawet jeśli ktoś ma talent, zabija talent. I często jest tak, że już nie ma powrotu. Bez tego my musimy próbować nadrobić te straty, które ludzie ponieśli, chodząc do szkoły, a nie mając wsparcia w domu. Bo jeśli ktoś pochodzi z domu artystycznego, to jest pół biedy, ale jeżeli nie, to ma z tym problem. I myślę, że podstawową rolą prowadzącego takie warsztaty, spotkania, taką kawiarnię literacką jest pokazywanie tego wszystkiego, co powiedziałem. Pokazywanie, mówienie wprost, tak jak nauka stawiania przecinków, ale też i pokazywanie, ile można zyskać czytając na przykład, znając nazwiska, tytuły, budowę utworów i tak dalej. Bardzo dziękuję za te interesujące i czasem bardzo ważne, jeśli chodzi o wskazówki wypowiedzi. Mnie zafascynowała jedna rzecz, którą się powtórzyła u przedmówców, że można właściwie nauczyć tak pisania literackiego, żeby to pisanie niewiele się różniło od pisania ludzi z talentem. Że można każdy właściwie, który ciężką pracą dojdzie do jakichś naprawdę istotnych wyników, może się nazwać pisarzem. Ja dotychczas uważałem, że pisarze się dzielą właściwie tak z grubsza, no bo to jest obszar przejściowy oczywiście, na tych, którzy mają talent i piszą właśnie tak jak Maciek Kwarowski powiedział, tą najważniejszą książkę swojego życia na przykład. I potrafią tych książek więcej napisać niż jedną. I na tych, nazwijmy ich grafomanami, którzy szukają na rynku wydawniczym celów, targetów, powiedzmy. Teraz mówi, target jest taki, że za rok będzie coś modne. Ludzie prawdopodobnie będą się tym interesowali. To ja staram się taką książkę napisać. I niektórzy trafiają, naprawdę.
potem się okazuje, że Mierna literacka książka robi ogromną furorę, bo trafiła w temat modny. No ale jak widać, to nie jest takie proste. Ja tutaj cenię bardzo moich przedmówców za ogromne doświadczenie, które reprezentują w pracy z ludźmi. Na materiale mają doświadczenia z tym. Ja mam pracę pisarską tylko na swoim biurku i ja mogę tak oceniać. Natomiast oni pracują z pokoleniami ludzi. I to jest bardzo ważne, proszę Państwa, co powiedzieli. To dla Was, dla tych młodszych tutaj jest szansa, że można się nauczyć też bardzo wiele i że rzeczywiście, no ja czytałem wiele kryminałów, na przykład skandynawskich. One są przeważnie na jedno kopyto robione i rzeczywiście czuć tam szkoły różne, no, takie pisania, że to jest wyuczone, ale to się dobrze czyta. No. To jest jakaś literatura już, to nie jest, nie należy do grafomanii, rozumiem, takiej działalności. Więc to uważam za bardzo istotną naszą tutaj konkluzję pierwszą, że warto się uczyć, warto nie tylko pomagać ludziom iść na skróty i to, co i tak by osiągnęli zdolni w 2-3 latach, to można im przekazać pulą i oni zaoszczędzą trochę czasu, ale też można się nauczyć. Także otwieram teraz dyskusję. Państwo oczywiście są zaproszeni do kontynuowania swoich wątków w czasie dyskusji. I co byście chcieli naszych tutaj z koneserów i nauczycieli spytać? Proszę. Znaczy, ja mam się pytanie, czy jest na sobie ktoś, kto jako słuchacz brał udział w takiej szkole pisania? Może mógłbym podzielić się z nami wspomnieniami? Nie ma? Pani? Koleżanka. A Pani może takie podsumowanie, co by Pani mogła powiedzieć? Ja jestem uczestniczką warsztatów pisania, które zorganizowało Kolegium Cyprus w ramach Uniwersytetu Trzeciego. Bliżej mikrofon. Głośniej trochę, tak, bliżej mikrofon. Tak. O tak. Jeszcze raz. Czyli jestem uczestniczką warsztatów kreatywnego pisania, które w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku organizuje Kolegium Civitas. Chodzę tam już od 4 lat. Nasze zajęcia wyglądają w ten sposób, że mamy jakiś gatunek literacki, który omawiamy na zajęciach na bardzo dobrych przykładach z literatury. Jeśli to był esej, to na przykład fragmenty esejów profesora Leszka Kołakowskiego. Mamy prace domowe również, przy czym na tych zajęciach brakuje mi czegoś w rodzaju omówienia bardziej krytycznego prac uczestników. Chodzą tam panie oczywiście, bo panów nie ma. Zaczynało 6 pań. Ktoś tam się wykruszył, ktoś tam się pojawił jeszcze. 2 panie, które się zajmują poezją i rzeczywiście piszą już od dawna. Ale osoby nie czujące poezji, tak jak ja na przykład, też muszą. Ja się strasznie nad sobą wiedziłam, męczyłam się, poddałam po prostu, bo mi to w ogóle nie wychodziło. No, pisaliśmy haiku na przykład, ale z takich z prozy było opowiadanie grozy, było opowiadanie takiego jeden dzień mojego życia, był kryminał, był reportaż, no tego się w ciągu 4 lat nazbierało sporo. Ja miałam to szczęście, że moja znajoma, lekarz, założyła gazetkę internetową i zaproponowała mi współpracę. Ja tam swoje teksty zamieszczam. Najwięcej jest o podróżach, im staram się nie pisać tego tak jak ci, którzy piszą na blogach w internecie, bo
Ja nie chcę pokazywać zdjęć czy pisać o obiektach, które każdy może zobaczyć właściwie w tej chwili, albo sam, albo obejrzeć przewodniki. Ja staram się zamieszczać swoje refleksje. I czasami polemizuję z czytelnikami, którym się nie podoba to, że będąc w Hagia Sofia, nie zachwycam się freskami, tylko mówię o tym, że w Stambule bardzo żałuję, że nie dotarłam do domu, w którym mieszkał i zmarł Adam Mickiewicz. Dziękujemy za tę wypowiedź. Może jeszcze ktoś ma jakieś doświadczenia w nauce pisania? Chciałby się z nami podzielić? Ja mam taką refleksję, wiesz, sprzed wielu lat. Jest, uważam, że to jest bardzo cenne to, co robi pan profesor. Ja tak miałem kontakt z mnóstwo młodych ludzi, którzy zaczynali pisać. Mieli takie błędy warsztatowe. Zresztą to samo u ciebie, Maćku, w tym, jak jeszcze nasyłali nad papierze te opowiadania. Większość z nich była do niczego. Ale w niektórych tych opowiadaniach widać było, że autor ma talent, ma coś do powiedzenia, ale nie ma zupełnie warsztatu, robi błędy ogólne. I wiadomo, że jeżeli on wyśle coś takiego do wydawnictwa, to my napiszą, że bardzo nam przykro, ale pańskie opowiadanie nie odpowiada, tematyka pańskiego opowiadania nie odpowiada profilowi naszego pisma, czy coś takiego. Więc jest cenne, jeżeli ktoś to przeczyta i powie mu, co ma źle. To jest ciężka praca, więc jeżeli państwo wykonują taką pracę, to należy się głęboki ten wyraz, teraz należą się wyrazy ogromnego uznania. To jest tak. Ale i współczucia też trzeba. Ale... Ja tu chciałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Mianowicie wielokrotnie się z tym zetknąłem, że niektórzy uczestnicy takich warsztatów, szkół przychodzą z utworami, które są straszne, koszmarne. I wystarczy usiąść na 15 minut, na 25 minut nad jednym z tych utworów i ona załapuje, bo ma talent i tylko nie wiedziała o tym, że ma talent i nie wiedziała, w którą stronę iść. I nagle zaczyna pisać świetne teksty. Taka krótka sesja, tylko trzeba w nią włożyć dużo serca, ochoty, trzeba chcieć po prostu. Czasami otwiera bardzo szeroko drzwi. I w tej naszej stajni tutaj, na której regularnie przychodzi, na którą regularnie przychodzi 25-30 osób, jest 7 osób, które już są członkami Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, a sito u nas jest bardzo gęste. Trudno się dostać do stowarzyszenia. 7 osób natychmiast, niemal, nie wiem, no, po 2 miesiącach już miało wszystkie walory pisarskie. Wystarczyło tylko przygotować 2 książki, je wydać i dostać się do stowarzyszenia. 7 osób. A jest jeszcze, na moje oko, co najmniej 5 następnych. Rzecz polega na tym, że absolutnie trzeba traktować tych ludzi indywidualnie. To nie może być zbiorowa, szkoła zbiorowa. Trzeba pamiętać o tym, że kontakt z salą, tak jak teraz rozmawiamy, ja mówię, to mam kontakt z każdą osobą osobno. Nie ma sali. To nieprawda, że jest jakiś tłum, który odbiera na jeden sposób to, co ja mówię. Nie, każdy odbiera inaczej. I tak trzeba o tym pamiętać. Jeśli się o tym pamięta, to można z tej grupy zawsze wyłowić perły, które warto później szlifować, które warto później, które warto tę dziurkę przekręcić, żeby się znalazły na tym łańcuchu, sznurku. Czyli trzeba również, taki nauczyciel musi być biegły zarówno w zakresie literatury, historii literatury, to jest piekielnie ważne, jak i szczegółowo prozy, poezji, dramatu, felietonu, czyli tych gatunków takich quasi dziennikarskich albo dziennikarskich, dlatego, że każdy z tych uczestników ma inne zainteresowanie. Pan tam zadał pytanie, przykład, kto
nie zdradzał talentu. Ja tym przykładem niedokładnym, bo z książki Malcolma Coulaya o sytuacji w literaturze amerykańskiej. On tam mówił o jakimś młodym pisarzu, który poszedł do wydawnictwa i był zdumiony, jakby pokazano przemykającego korytarzu starego redaktora w kursowej marynarce ze skórzanymi łatami na łokciach i powiedziano, że to jest gość, który przez rok pracował z Jamesem Jonesem i pucowali stąd do wieczności, zanim się stała wielką powieścią. W ogóle ludzie nie doceniają poprawek. Ja miałem takie seminarium na Wydziale Dziennikarstwa z redaktorami prasy naukowej i przyniosłem im maszynopisy z fantazji, pełne poprawek. To znaczy na każdej stronie było średnio 20 poprawek. Skreśleń, dopisków, wywaleń, przestawień. Dziewczyna na to spojrzała i powiedziała: rany boskie, nigdy w życiu nie chciałbym robić czegoś takiego. Potem się namyśliła i powiedziała: no i nie chciałabym, żeby mi coś takiego robiono. Tymczasem ona dostała do wglądu teksty do druku. Niektóre z nich były nagradzane, bronilowane za nami. Na tym polega. Ja taką robotę wykonałem kiedyś nad tekstem kolegi i przyjechałem do niego, wyjechałem przez jego miejscowość do innej. I on myślał, że będę o jego badań cenzurował, bo bardzo długo w Polsce poprawianie kojarzył się z cenzurowaniem, z myśleniem niebezpiecznych myśli. I powiedział: o to chodzi. Ja mówię: no o to. A to czemu skreśliłeś to? No bo przecież to jest 3 razy powiedziane wcześniej. A to dlaczego? Bo to powiedziałeś 5 stron dobitni. A to zauważyłeś? Tak, a to są wywalone. I napisał mi następne, to tak jak ty opowiadałeś. Napisał mi następne opowiadanie. Mówię: słuchaj, niezłe. Prawie tak dobre jak tamto. Tylko że ja się nad nim tak samo sposób. A on w to poczeka. I przysłał mi po 2 tygodniach opowiadanie, w którym były 2 poprawki na stronę, a nie 2. Z tym pisaniem, to jest nauka pisania, to jest pytanie, czy można się nauczyć architektury patrząc na dom. A czy można się nauczyć pisania czytając? No trochę można. Ty mówiłeś, że nie znają podstawowych sposobów zaznaczenia dialogu, tak? No to jest, to za to się powinno ze schodu wrzucać, popychać kopniakiem, żeby nie było błędnego spadu. A trzeba powiedzieć, ktoś, jeśli ktoś chce czytać, pisać, to że czyta. No, w każdej książce, na każdym regale leży 100 książek, w której jest pokazane, jak się robi dialog. Prawda? I oni tego nie umieją robić? Sekundę. Więc o to chodzi. Teraz tak, bo ja obiecałem te uwagi warsztatowe. To krótko. Od pisarka wiem, że czytasz pierwsze akapity w tekście i one się ukazują w plan tekstu. Tylko że niektórzy nie robią akapitu. Co to jest akapit? Akapit jest coś fikcyjnego. No nie jest. Akapit to jest wcięcie akapitowe i tak się teksty układa. Dziennikarski, prezydencyjny, to też. Ty czytasz w tekście pierwsze zdania akapitu i masz plan tekstu. Orwell mówi, żeby nie kłamać. Wspaniała jest uwaga Żyszka, którą zanotowałem, którą Państwu polecam, bo problem w pisaniu z tym z ludzi z talentem i bez talentu polega na tym, jak znaleźć tę dziurkę w organizmie, z której szybko ciekło, a nie z której się trzeba natężać. I Żyszek mówi tak: nie cierpię pisać, ale uwielbiam notować. I bardzo lubię redagować. No to najpierw notuję, potem redaguję, a pisanie znika. To na tym polega, to jest uwaga warsztatowa. Trzeba dotrzeć do swoich myśli, dotrzeć do tego, co nas przepełnia i może na razie nie ma swojej formy, ale ma swoje gorąco. Trzeba się po prostu, trzeba się umiejętnie ze sobą obchodzić. Bo z kolei to powiedział Miłosz w wierszu Ars Poetica. Napisaliśmy wiersz i oto wyszło z nas coś, czego w nas przedtem nie było. Tygrys z gorącymi ślepiami, bijący się ogonem po boku. Przedtem tego tygrysa nie było, a potem jest. Nie było żadnego tygrysa. Była gonitwa myśli. Teraz trzeba znaleźć sposób, żeby ten tygrys wyskoczył. I to jest trochę cud, trochę magia. Nie trzeba notować, a potem tylko redagować. Trzeba wymyślać różne sztuczki, różne triki. Jest jeszcze jedna rzecz, którą zauważyłem. Ktoś powiedział, że dla nich przecinek jest fikcyjny. Póki się nie pisze na maszynie, przecinek jest fikcją. Dopiero na maszynie przecinek jest tym samym uderzeniem jak każdy inny, prawda? A kapit też się ustala technicznie. I jest teraz jedna sprawa. Są 2 półkule mózgu. Jedna odpowiada za emocje, wrażenia, kształt, a druga za liczby, fakty, szczegóły. Jeśli ta lewa odpowiada za te szczegóły, a prawa odpowiada za te subtelności, prawda? Odwrotnie. No to odwrotnie, wszak. Tak. I teraz jeśli bierzemy do ręki
długopis piszemy, to piszemy, to używamy jedną półkuli, jednej półkuli. Jeśli kładziemy ręce na klawiaturze maszyny, komputera, to bezwiednie, biologicznie, fizjologicznie angażujemy do pracy drugą półkulę. To bardzo ważne. Ja pamiętam takie dziennikarskie stany, że się zapędzałem, jakiś termin już nie było, można skończyć. Ja najpierw kiedyś pisałem długopisem, potem przepisywałem na czysto. I ja już od razu musiałem pisać na maszynie. I nie wiadomo skąd przychodziły zdania, których przedtem mnie nie było, bo ta druga półkula była technicznie zaprzęgnięta do pracy. To warto młodym popowiadać. To wyzwala czasem słowo to. To trzeba nauczyć z nim walczyć, bo jednego dnia się pisze, a drugi dzień się poprawia, prawda? Się robi sobie to, czego by się innym nie zrobił, albo zrobił. Na razie to są tych technicznych uwag też się tym młodym powinno udzielać. Chodzi o dotarcie do tej swojej prawdy. I ona oczywiście w procesie pisania się kształtuje, nabiera konturów, potem się ją poprawia, to się z perspektywy poprawy dostrzega nowe horyzonty. Tego mnie chyba nikt nie uczy. Wracając do przecinków i do czytania. Ja zauważyłam, że bardzo wiele osób nie czyta uważnie. Czyta książki bardzo szybko i bardziej wchodzi w tą sferę fabuły niż formy, przez co nie zauważa przecinków, nie zauważa, jak się pisze dialogi, bardzo wiele rzeczy nie zauważa, bo czyta tak szybko i tak szybko chce wiedzieć, jak te wątki się rozwiązały, że po prostu to gdzieś znika. I jak się czyta książkę uważnie, nagle pewne sprawy wychodzą na jaw. Ja nieraz z przerażeniem patrzę na błędy wydrukowane, których w ogóle nie powinno być, już nie mówiąc o ortograficznych, ale interpunkcyjnych. Ja jestem wielką miłośniczką przecinków, jako nieliczny pisarz chyba, bowiem uważam, że ten jeden malutki przecinek, który należy postawić od razu, zmienia absolutnie znaczenie zdania. Więc kiedy znam pisarzy, którzy te przecinki pozostawiają w redakcji, niestety redaktor nie wie do końca, jaka była intencja pisarza, który stworzył to zdanie i czy ten przecinek powinien być wcześniej czy później, a może w ogóle go nie powinno być. Zatem do samego czytania. Na pewno czytanie książek ułatwia drogę przyszłemu pisarzowi, bo na pewno uczy konstrukcji. Jak się przyda tych książek 100, 1000, 10 tysięcy, na pewno wychodzi się do pierwszej, podejście do pierwszej książki jest inne niż osoba, która w ogóle nigdy nic nie czytała i w sumie nie wie, co to jest i jak to się robi. Na pewno czytanie rozwija słownictwo, o czym zresztą Piotr wspomniał wcześniej. To są rzeczy niezbędne, bardzo wartościowe, a pisanie, tak jak każdy rodzaj innej nauki, jest bez końca. Język jest żywym organizmem, który się zmienia i bez ciągłej nauki ta nasza wiedza jest już nieaktualna. Nagle się okazuje, że to, co my piszemy, jest jak najbardziej w porządku, ale 10, 20, 30 lat w przeszłość, obecnie są już inne wyrażenia i inne formy. Mnie się nieraz zdarzyło, że sięgałam po książkę przeznaczoną dla młodego czytelnika, ale pisanym językiem tak dla mnie osobiście archaicznym, że to się nie mogło teraz wydarzyć, na pewno. To takie uwagi techniczne, dwie. Jedna, w Chicago jest Muzeum Ernesta Hemingwaya, w którym, jeśli ma się szczęście, można zobaczyć wystawę poświęconą jednemu opowiadaniu, Staremu Człowiekowi i Morzu. To jest bodaj 197 rękopisów i maszynopisów. Tyle razy pisał to opowiadanie. Od A do Z. To nie, że oczywiście miał poprzedni egzemplarz i poprawił. Hemingway walczył z banałem. Nic dziwnego, to sobie w głowę. No tak, ale wielu pisarzy to ma. Oczywiście to pisanie po raz drugi, czy poprawianie, czytanie, to katorga dla niektórych, ale profesjonalizm zmusza do tego, żeby to robić. To jest jedna uwaga. Druga to taka, że przecinki to nie tylko znaczenie, to przede wszystkim składnie. Jeśli ktoś nie rozumie budowy zdania,
nie czuje jej, to nie postawi poprawnie przecinka. Nie ma mowy. Dopiero co miałem okazję oglądać rękopisy Sergiusza Piaseckiego, który przecież żadnej szkoły literackiej nie kończył, ani polonistyki, ani nic takiego. Piaseckiego nie znał na początku. Tak. Ale pisał od razu bezbłędnie. Od razu przecinki były tam, gdzie trzeba. Dialogi zbudowane najpoprawniej, jak tylko można, a trudność miał bardzo dużą, bo on się posługiwał głównie językiem kolokwialnym, potocznym, takim złodziejskim, który jest językiem trudniejszym ze względu na to, że przeniesienie z mowy do tekstu wymaga ogromnej precyzji. Jakoś mógł, prawda? No ale to był wielki talent, wielki pisarz, wielki talent. Z tym, że tego można się nauczyć. No ja widzę, jak studenci pierwszego roku nie mają zielonego pojęcia, po prostu polonistyki, nie mają zielonego pojęcia o interpunkcji, a na trzecim roku już prace licencjackie są przygotowane naprawdę dobrze. To wszystko zależy od tego, co się wkłada w tych ludzi. Kasia. Jeszcze krótko mogę? Ja mam takie wrażenie, że dawniej jednak, kiedy nie było tych szkół, a była kawiarnia, to wielu pisarzy szkoliło się jak gdyby będąc dziennikarzami. I nie bało się jak gdyby różnych prób, różnych tematów i różnych zajęć pisarskich. I to była szkoła życia jednocześnie. Znaczy ja miałam do czynienia z taką osobą na przykład, czyli ze swoim ojcem, który w swojej karierze dziennikarskiej zaczynał i od tego depeszowego i zajmował się i pisaniem o piłce nożnej, chociaż tego tak bardzo się tym nie interesował. Bardzo wiele różnych tematów musiał poruszać jako młody dziennikarz i myślę, że to bardzo dobrze wpłynęło również na to, że potem zajął się pisarstwem, jednocześnie nie porzucając dziennikarstwa, tylko to dziennikarstwo było coraz poważniejsze, coraz bardziej rozbudowane. To już nie były krótkie notatki, ale były to no niemalże eseje. A dzisiaj mam wrażenie, że też chcemy mieć znowu to wszystko gotowe, przychodzimy i chcemy, żeby nas pan profesor nauczył. Oczywiście, jeżeli pan profesor otworzy nas na jakąś wrażliwość i będzie też do znudzenia powtarzał na przykład skracać, czy coś takiego, no to na pewno coś z tego będzie. Ale to, że dawniej chyba więcej człowiek się uczył w życiu, a nie w szkole. Bardzo słuszne stwierdzenie, czytać, proszę Państwa, bo to bez tego w ogóle nie posuniemy się do przodu. Ci, którzy chcą pisać, muszą najpierw przeczytać znacznie więcej niż potem napiszą. I z tego, co Państwo mówią tutaj, wynika jednak, że ci, którzy mają talent, którzy mają tą iskrę Bożą, oni się przebiją, oni nawet bez tych naszych szkół się przebiją. Wydaje mi się, że jak dużo czytają, to oni są w stanie też sami siebie ocenić, że no nie wiem, być może są takie przypadki, że się otwiera młodym ludziom oczy na to, że mają talent, ale jeśli oni dużo czytają i potem coś piszą sami, czy to poezję, czy prozę, to w pewnym momencie dla nich to będzie jasne i przezroczyste, że oni coś napisali dobrego i będą się z tym dalej przebijać. Oczywiście myślę, że młodym ludziom można to wskazać i jakoś ukierunkować na pewno i to znacznie przyspieszy im drogę do pisarstwa. Tu chcę wspomnieć jeszcze, że Maciej Parowski też jest nauczycielem pisania, bo on przez wiele lat prowadził dział w nowej fantastyce, gdzie niektórzy mu zarzucali, że on za bardzo ingeruje w teksty, że on sam nie jest pisarzem, ale się wyżywa w ten sposób i jakby swoje pisarstwo w ten sposób realizuje, że poprawia innych tak do deski. No ale przez to wykształcił całe pokolenia
ludzi, ja którzy potrafią pisać. Maciek jest świetnym pisarzem. No ja wiem, ale wtedy jeszcze nie był. Ale mało płynął. On zaczynał od początku ziemi, od tamtych czasach. Nie, burza jest stara. I proszę Państwa, ja pamiętam, posłałem Maćkowi swoje opowiadanie. Coś mi tam nie grało w tym opowiadaniu, ale nie bardzo wiedziałem co, posłałem go. Na drugi dzień dzwoni i mówi, słuchaj, w tym akapicie to przecież nie może być takiego przeskoku. No rzeczywiście, przecież nie może być. Poprawiłem to i wyszło bardzo dobre opowiadanie. Według mnie dobre, mnie się podoba, to nie tylko mnie. Także jeszcze raz bym powiedział, że czytać, ale jednak wydaje mi się, nie wiem jak Szanowni Państwo na to spojrzą. Wydaje mi się, że jednak po jakimś czasie można poznać prozę czy poezję człowieka z talentem i takiego, który się nauczy. Z trudem pewnym się nauczy. Że to jest rozpoznawalne. Czasami się nie da. Czasami się nie da. No, czasami na szczęście się nie da. Czasami nie da się rozpoznać, czy ktoś jest grafomanem, czy nie. Oczywiście definicja grafomanii jest bardzo trudna do sformułowania, bo jest to pojęcie jednak wielowarstwowe, ale najważniejsze to jest takie, że piszącego grafomana interesuje przede wszystkim odbiór, czytelnik, to znaczy to, jak to on zostanie przyjęty. Mniej go interesuje to, co pisze. To jest tak jak z moim kolegą przedwczoraj spotkał mnie i mówi, a słyszałem cię w radiu, a świetnie mówiłeś. Ja mówię, a co mówiłem? A wiesz, nie bardzo pamiętam, ale bardzo dobrze mówiłeś. To jest mniej więcej to, że grafoman mniej zwraca uwagę na to, co pisze, albo w ogóle czasami. On po prostu jemu łatwo przychodzi pisanie. Ale jeszcze o czym pisze i jak pisze, to już jest. Natomiast interesuje go to drugie. Ten odbiór. Jak zostanie odebrany. Prawdziwego pisarza odbiór interesuje dopiero wtedy, kiedy dzieło jest gotowe, zakończone, kiedy trzeba zacząć sprzedawać je, no bo trzeba. Konstantinos Kawafis za życia opublikował, zdaje się, 23 wiersze, a był to jeden z największych poetów XX wieku. Trzymał wszystko w szufladzie, wyciągał po paru latach jakąś kartkę, czytał i dał, i do kosza. Jednak wtedy, kiedy napisałem nie całkiem prawdę. Takie miał podejście. To jest taki model, z którego warto korzystać. I ja to wszystkim, którzy chcą korzystać z mojego doświadczenia, czy z mojego dobrego serca i tak dalej, mówię, nie publikujcie od razu, poczekajcie, przeczytajcie za tydzień, niech to się ułoży. Bardzo często jest tak, że nawet wybitni poeci, wybitni pisarze na początku po napisaniu jeszcze się zachwycają tym, co napisali, albo jeszcze mają to napięcie w sobie, które nie opadło. Dopiero po paru dniach, kiedy zajrzą do tekstu, ojej, ile tu jeszcze do poprawiania. I siadają i poprawiają. Natomiast ci, którzy po napisaniu wiersza wieczorem, już rano go czytają znajomym, to popełniają fatalny błąd. Tego nie wolno robić. Tego staram się nauczyć tych ludzi. Bo nawet, tak jak powiedziałem, nawet jeżeli z nich nie będą pisarze, nawet jeżeli nie mają talentu, to się nauczą czegoś, bardzo, ale to bardzo istotnego. Nauczą się czytania, rozumienia tekstu. To bardzo ważne. Dzisiaj mamy coraz mniej ludzi w tej kulturze obrazkowej, którzy to potrafią. Ta różnica między analfabetą a człowiekiem pozornie wykształconym bardzo się zatarła. Teraz ci niby wykształceni po uniwersytetach są bardzo często na poziomie tych analfabetów, którzy żadnej szkoły poważnej nie skończyli. Tak? Taka jest prawda. Więc tych po uczelniach dobrze by było jednak troszkę podszkodzić. Zwłaszcza absolwentów
wydziałów niehumanistycznych. Andrzej powiedział rzecz ważną, ale ja trzeba czytać z obu stron. Powiedział, czytajcie, czytajcie, czytajcie. Ale jest bardzo ważna część tego przekazania. Czytajcie to, coście napisali. Ja też pamiętam, jak z Festiwalu Gdańskiego pisałem z kolegą tekst na cztery ręce na jedną maszynę. On pisał trochę, ja trochę się podzieliliśmy filmami. Jak ja siadałem do maszyny i próbowałem złapać ryb tekstu, żeby zaprzeć nowy akapit, to on leciał do kuchni i krzyczał do mojej żony: Jolka, Maciek czyta, co to napisał. Bo ja bym się to było absurdalne. Teraz chciałbym uzupełnić definicję grafomana, bo grafomana można poznać przez nieudolność tekstu, poprzez słabiznę. Natomiast pytanie brzmi, czy grafoman cokolwiek wyraża. Myślę, że grafoman chce napisać to, co zdobędzie mu powodzenie. Jego nie interesuje ani odbiór, ani nadawanie. Jego interesuje pozaliteracka strona zawodu literackiego. I w tym sensie czasem pisze fabuły, czego interesują. To znaczy, dużą część tekstów grafomańskich stanowią teksty opowiadające o pisarzu, który odniósł sukces. Sukces finansowy, erotyczny. Jeśli czytacie prozę, która traktuje o pisarzu odniosącym sukces, i to dość szybko, ta ciągnięta droga skrócenia, to prawdopodobnie jest to tekst grafomana, który w ten sposób realizuje swoje marzenie o pisaniu i zapisuje na piśmie swoje marzenie egzystencjalne. Natomiast można grafomana rozpoznawać przez zachowania społeczne. Ja miałem do czynienia z autorami, którzy nie mieli talentu, żeby być autorami, ale chcieli im zostać. Oni się w specyficzny sposób zachowują wobec redakcji, wobec kolegów pisarzy, wobec teorii literackiej, wobec wymogów literackich. Oni to wszystko kontestują i próbują stworzyć nową teorię literatury, która dla takich jak oni, takim jak oni będzie przyjazna. Więc ja to napisałem taki tekst Kwadrans z grafomanem, w którym te rzeczy wyliczyłem i na tym samym seminarium, w którym uczyłem tych redaktorów technicznych pisania i ta babka powiedziała, że ona nie chciała, żeby to robiono, ta sama babka powiedziała: rany boskie, ci nasi autorzy pism naukowych są tacy sami. Znaczy, grafomania jest rozpoznawana jako pewna cecha charakteru buntownika, który się chce wtargnąć do twierdzy literatury publicystyki naukowej, nie spełnia wymogów, więc chce, usiłuje je zmienić. Czy się rozpoznajemy grafomana nie tylko przez nieudolne teksty, ale przez sposób, w jaki się zachowuje. Jeśli pozwolę, to widzę, że nasi goście zasypiają, więc może nawet... Proszę Państwa, bo myśmy się rozgadali, my mamy jeszcze dużo do powiedzenia, ale jestem od Was posłuchać. Macie jakieś pytania? Czy tam koleżanka, proszę. Głośniej prosimy. Chciałam powiedzieć, że dużo jest tych grafomanów, ale jest oni są drukowani, no bo są zgodnie z modą, z krzykiem mody, no ale jeśli to jest... Mody, no to jest no, właściwe, dobre, no, wspaniałe, właściwa forma, więc wszyscy to propagują, wszyscy o tym mówią. A jeśli jest trochę trudniejszy tekst, no to łatwiej go skrytykować. Wszyscy powiedzą jakieś głupie, niezrozumiałe, niepotrzebne. No, więc jeśli grafoman, no to no, on idzie z całym stanem, jakby to powiedzieć. No, idzie na fali, no więc jest niejako niezrozumiałe. A jak się chce podać jakąś wartościowszą rzecz, coś do zastanowienia, no to, no to jest nieprzyjmowane, no bo jest trudniejsze. Proszę Państwa, no, definicja grafomaństwa jest bardzo trudna i naprawdę tutaj nie dojdziemy do konsensusu, bo jedni uważają, że grafoman właśnie pisze bardzo dużo, lekko i przyjemnie, drudzy, że wymusza z siebie, bo chce zostać wielkim pisarzem. Naprawdę chyba najlepiej będzie tak, jak powiemy, że grafoman tworzy dzieła nieudane, a pisarz prawdziwy przez duże P tworzy rzeczy, które się da czytać i są ciekawe i wartościowe. No i to chyba tak najprościej będzie powiedzieć. Natomiast czekamy na pytania do naszych mistrzów. Proszę. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że istnieją, powiedzmy, literaci, którzy pisali wyraźnie pod publiczkę, znaczy głównie dla odbioru,
i są jednoznacznie uznawani za wielkich. Nie wiem, czy Państwo sobie zdają sprawę. Sienkiewicz. Proszę? Sienkiewicz. Na przykład William Shakespeare. Wyraźnie badania literackie wskazują, w jaki sposób on redagował tekst, on pisał pod podwórkę. Druga rzecz, czy pana... Dobrze. Najlepsi są ci, którzy robią jedno i drugie naraz, jednocześnie. Tak. I drugie pytanie jest takie, czy państwo tak rzeczywiście uważają, że nasze reguły interpunkcji i ortografii są jasne, logiczne i intuicyjne? Nie są, proszę państwa. Zasada stawiania przecinków jest najbardziej tutaj tą. Nieprawda. O, na przykład ja mamy językoznawcą i mamy, tym się zajmuję. Mamy zasadę taką, że jeżeli mamy dwa równoważniki zdań, to oddzielamy je przecinkiem na ogół, chyba że stanowią już utarte wyrażenie frazeologiczne, prawda? No to jest zasada. Kiedy sądzić, że to wyrażenie frazeologiczne jest już utarte, a kiedy jeszcze nie? Trzeba wziąć słownik frazeologiczny i sprawdzić. A słowniki frazeologiczne na ogół mają parę lat i mogą się mylić. To znaczy nie jest, wie pan, zresztą w słowniku, no nie, w słownikach są często... To wtedy jest dowolność. Są często błędy. To zasada znaczy, mówi, że wtedy jest dowolność. Tak. No, interpunkcja polska jest bardzo ściśle skodyfikowana. Nie ma w ogóle żadnych... Nie, to nie są ścisłe teksty kodyfikacji polskiej. Mogę to udowodnić. Piotrze, ja tu się wtrącę i poprę pana Piotra, bo tu Piotr dyskutuje, że ja, dla mnie jednak zdanie jest przezroczyste. Ja wiem, gdzie postawić przecinek. Zależy od tego, co chcę wyrazić, bo czasem ten przecinek jest w jednym miejscu zdania, albo czasem go stawiam w drugim, to zdanie zmienia sens. No właśnie, ale to jest jednoznaczne. To ja bym się tu zgodził. Zapraszam na wykłady, ja się są otwarte. Na te wykłady do pana Piotra tutaj rzeczywiście ja przyszedłem raz, żeby się przeszpiegować trochę i się dowiedzieć. Naprawdę mogę ze szczerego serca polecić te zajęcia i sam bym chętnie pochodził na nie, bo bym się trochę nauczył nowych rzeczy, jakbym miał czas, to bym chodził. I to, co pani powiedziała, że nie było analizy u pani, pana Piotra jest analiza. Tam jest to, co warto przeanalizować, to się analizuje. Także kto jeszcze chciał zabrać głos, bo musimy to kończyć. Pani koleżanko. Proszę tak, głośno. Warszawskiej Szkoły Pisania. Tutaj spotykam się raz w miesiącu we wtorek. Chciałam powiedzieć, że zaczęłam od poziomu takiego, kiedyś w liceum pisałam, później nie było pisania, gdzieś tam wiersze były schowane i zaczęłam od właśnie poziomu, kiedy wiersze w szufladzie, te, które miały pełne były zachwytów, natomiast nie było szlifowania, nie potrafiłam drugi raz do nich zajrzeć, jak gdyby poprawiać. Wydawało mi się, że to jest coś, co powstało ze mnie i nie potrafię nad tym popracować. Natomiast teraz nauczyłam się zatrzymania nad swoim wierszem. Odważyłam się przeczytać wiersze. To, co piszemy, jest po prostu przez nas oceniane, analizowane. Także to jest taka, znaczy niesamowity przeskok w podejściu do tego, co robię. Bo wydaje mi się, że ci, którzy tam się spotykamy, to są osoby, które piszą dlatego, żeby istnieć, nie dlatego, żeby zaistnieć. I to jest takie ważne. Natomiast i to, że ktoś powie uwagę krytyczną, nie rani nas w żadnym wypadku i nie ma tej formy takiej, która by nas zmywała z powierzchni ziemi, tylko jest takim właśnie dopingiem do tego, żeby jeszcze raz zajrzeć, przemyśleć. Okazuje się rzeczywiście, dziewczyno, co ty tam napisałaś? Wraca się do tego tekstu bez takich jak gdyby wskazówek dokładnych, tylko ja sama muszę też wpaść na pomysł, dlaczego on w tym miejscu jest słaby. Nie, czasami mi się udaje, czasami nie, ale jest to coś naprawdę wtorek raz w miesiącu. Fajna rzecz, która mi się w życiu zdarzyła. No właśnie, także dziękujemy za tę uwagę. Ja chciałem może tak podsumować w dwóch słowach, że nauka literackiego... Jeszcze... Może jeszcze jest pytanie, potem jeszcze... No bo mamy mało bardzo czasu. Ale jest pytanie, Andrzej, jest. No dobrze, ostatnie pytanie. Mikrofon może. Proszę tu bliżej do nas. Ja chciałam spytać, czy jak to w zasadzie jest z
z ortografią i interpunkcją. Czy to rzeczywiście pisarz musi mieć opanowane, czy mu to i tak przeredagują? Bo mam takie doświadczenie z jednym pisarzem, który najpierw mi podesłał, znaczy mój kolega podesłał mi takie urywki powieści, którą chciał wysłać do wydawnictwa, co się świetnie czytało, ale tam była masa błędów, które mu poprawiłam. To on to wysłał do wydawnictwa, spodobało się. Potem mi przysłał do poprawienia całą powieść, która była równie koszmarnie napisana. No, tam trochę właśnie było błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, co nie mieram. On w ogóle był informatykiem z wykształcenia, więc interpunkcję miał taką, że robił spację przed każdym znakiem interpunkcyjnym. Przecinki też kompletnie w niewłaściwych miejscach. No, w każdym razie to było coś tak koszmarnego, że odmówiłam czytania i on to wysłał do wydawnictwa niepoprawione. I mu to wydali, więc najwyraźniej musieli to jakoś tam we własnym zakresie poprawić, więc chcę się dowiedzieć, jak to w praktyce wygląda. W praktyce to wygląda tak, że jest wielu autorów, świetnych pisarzy, którzy dają bardzo dobre teksty, ale od strony literackiej, natomiast od strony językowej trzeba ich poprawić. I rolą redaktora jest, pokorną rolą redaktora jest poprawić. I już taka jest funkcja redaktora i uważam, że nie może być inaczej. Prowadzę taką szkołę, taki kurs podyplomowy uniwersytecki, roczny, właśnie dla redaktorów. I oni uczą się tej pokory. Znaczy uczą się wstawiania, poprawiania przecinków, uczą się poprawiania leksyki. Oczywiście wszystko za zgodą autora, bo tak stanowi umowa każda wydawnicza. I to trzeba zrobić. Jeśli się tego nie zrobi, to po prostu książka wyjdzie jako bubel. No, wielu wydawców idzie na to i wydają buble. Co tu dużo mówić, po roku 90. nagle zaczęły się pojawiać buble wydawnicze i są do dzisiaj. Rzadko się zdarzają wydawcy, którzy przykładają do tego wagę. Są to zarówno wydawnictwa małe, jak i bardzo duże. Także to bardzo różnie bywa. Automatycznego korektora idzie i potem powstają czasem różne. Tutaj dodam tylko, nie ma automatycznego korektora, jeśli się nie wie, co poprawia. Ale ja mówię o nie o człowieku, tylko o komputerowym. No, o komputerowym. I wtedy się nagle dzieje, że przestawiane są zupełnie inne. Słowa są zamieniane, bo pewne słowa nie istnieją w słowniku tego korektora. Ja napisałem w tekście hetery, chodziło mi o hetera socjalistę, a zamienił go na heretyka. Coś chciałem powiedzieć, mi uciekło. Ja z redaktorami też różne przeprawy miałem, także... A nie ze wszystkimi? Nie. To było. Natomiast byli redaktorzy, którzy mieli do mnie psuli tekst. Też tacy są. A z niektórymi polemizowałem i tak... Część uznałem, bo rzeczywiście mieli rację, a w części nie mieli racji. No więc to trzeba indywidualnie traktować. Proszę Państwa, ponieważ mamy następne spotkanie za 10 minut tutaj, to chciałem może już dwóch słów podsumować, ponieważ tyle ciekawych tutaj koncepcji było, że nie da się tego podsumować inaczej niż tak, że nauka pisania nikomu jeszcze nie zaszkodziła, a wielu pomogło. Więc takim zakończymy podsumowanie. Natomiast trzeba zaangażować, że bezpośrednio po tym spotkaniu o godzinie 19 odbędzie się kolejna impreza, podczas której zostanie ogłoszony laureat wyróżnienia literackiego Kwazy. Jest to wyróżnienie przyznawane za najlepszy wątek naukowy polskojęzycznej powieści fantastyczno-naukowej wydanej w ubiegłym roku. Porozmawiamy przy tej okazji o zdumanie literackich zagrożeniach ze strony sztucznej inteligencji. Więc wszystkich chętnych zapraszam bardzo do pozostania na. Dziękuję. Krajobraz literacki.
stwierdziliśmy podczas tej narady z Festiwalu Nauki, z dyrekcją Festiwalu Nauki, że właśnie w literaturze SF, a przynajmniej w niektórych dziełach pisanych w tej konwencji, wyrażane są lęki i nadzieje odnoszące się do społeczeństwa transhumanistycznego, którym być może już jesteśmy, bądź będziemy jutro. Można tam także doszukać się w tej literaturze koncepcji cywilizacji nawet posthumanistycznej, która nastanie w dalszej przyszłości. I nie są to tylko abstrakcyjne ćwiczenia umysłowe, lecz ostrzeżenie, zaproszenie i zachęty. Więc idąc za ciosem, powołaliśmy jury złożone z naukowców reprezentujących nauki ścisłe, którzy jednocześnie są koneserami literatury fantastycznej, no bo nie będziemy zmuszać naukowców, którzy nie lubią fantastyki, do jej czytania. Skład jury weszli i zagłosowali naukowcy. Profesor doktor habilitowany Sławomir Pikuła, biochemik, który niestety ze względu zdrowotnym dzisiaj nie mógł tutaj do nas przyjść, ale głos oddał. Doktor habilitowana Ewa Pawelec, fizyk, tu siedząca. Doktor Leszek Błaszkiewicz, astronom, tu obecny. Więc mieliśmy trzech jurorów, którzy głosowali. Każdy juror mógł zagłosować na trzy powieści, przydzielając im jeden, dwa lub trzy punkty. Oto wyniki głosowania. Michał Protasiuk otrzymał za powieść Ad Infinitum 3 punkty. Janusz Zajdel, świętej pamięci, Marcin Kowalczyk, który odrestaurował jego powieść o planecie Xi i napisał ją właściwie od nowa, 4 punkty. Rafał Dębski za powieść Światło cieni, też 4 punkty. Michał Cholewa za powieść Forta, 7 punktów. Tu siedzi Michał Cholewa, który został zaproszony jako matematyk, ale jednocześnie jest laureatem. Będzie nas wspomagał matematyk i informatyk Piotr Staniewski, doktor Piotr Staniewski, który zgodził się być jurorem inspekcji w przyszłym roku. Więc Michale, niech wręczę ci uroczyście dyplom. Chciałem powiedzieć, że to tak. Tych powieści nie widać z tego protokołu, nie było z tym aż tak wiele. Ale za to była tam cała prawda o planecie Xi. I Protasiuk, w związku z tym, szczerze powiedziawszy. W zasadzie to dopiero podczas odczytywania tego protokołu uświadomiłem sobie, jaka silna była stawka. Stawka była silniejsza, ale dlatego, że ja wymieniłem tylko punktowane utwory, albo więcej utworów, które nie dostały w ogóle punktu. Ale będę też mówił o sztucznej inteligencji. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich ma tutaj dobry punkt w Warszawie, ale czasem jest za dobry, jak słychać. Proszę Państwa, myśmy się spotkali nie tylko po to, żeby uroczyście wręczyć nagrodę, ale żeby podyskutować też o tych wątkach naukowych, ponieważ przynajmniej w dwóch powieściach, które żeśmy rozważali tutaj jako kandydatów do nagrody, albo nawet w trzech, pojawiają się wątki dotyczące sztucznej inteligencji. Jest to jakieś albo rzeczywiste zagrożenie, albo zagrożenie trochę wymyślone przez nasze społeczeństwo, ale w każdym razie to zagrożenie wisi nad nami, funkcjonuje, jeśli nie w rzeczywistości, to w każdym razie w naszej imaginacji. I warto się temu przyjrzeć, na ile to jest realne zagrożenie. Ja pamiętam przynajmniej 10, nie, 15 lat temu, jaki Buller wydał książkę w wydawnictwie Pruszyńskiej Spółka o mózgu elektronowym czy sztucznej inteligencji, już nie pamiętam jak on to zatytułował, w każdym razie mówił, że pracują w zespole i już dochodzą do wyników, już za chwilę już będzie ten mózg działał i
będziemy mieli sztuczną inteligencję, będziemy mieli więcej, będziemy mieli programy, które ewoluują, które wymykają się spod ludzkiej kontroli i ewoluują tak, w takich kierunkach, których my nie jesteśmy w stanie pojąć. I że oni właściwie już to mają, tylko no, trochę tam jeszcze usprawnią ten program i on będzie się rozwijał w pożądanym, mamy mieli nadzieję, kierunku. No i co, minęło te 15 lat i jesteśmy trochę do tyłu nawet w stosunku do tamtych wyobrażeń, bo już widzimy, że to nie jest takie proste, że mózg ludzki działa chyba holistycznie jakoś, że nie wiemy właściwie jak on działa, że zbudowanie, już nikt nie mówi nawet, że zbudujemy mózg sztuczny taki, który będzie odpowiadał naszej inteligencji, naszym wrażliwościom, naszym jakimś tam powiedzmy przeżyciom pozaintelektualnym, no to raczej będzie to jakiś mózg, tak jak w ślepowidzeniu Watts przedstawia mózg, który jest bardzo funkcjonalny, ale nie ma nic wspólnego z mózgiem człowieka, on jest inny. No i teraz zaprosiliśmy tutaj, zaprosiłem szereg osobistości, specjalistów, matematycy, fizycy, astronom, no, prawda? Wszyscy czytają fantastykę, więc też potrafią się ustosunkować do dzieła Michała i również do problemu sztucznej inteligencji. I cóż, no, moje pytanie, wy właściwie możecie mówić co chcecie o tej sztucznej inteligencji, bo wszystko będzie ciekawe, ale czy sztuczna inteligencja, jeśli jakakolwiek, jaka powstanie, no, nie musi naśladować mózgu ludzkiego, stanie się wybawieniem czy śmiertelnym zagrożeniem w końcu, a może będzie grzecznie pracować dla dobra człowieka, a może stanie się jeszcze co innego, po prostu nie będziemy potrafili jej zbudować w ogóle, bo na razie jakoś zanosi się za bardzo. Co sądzą o tym nasi eksperci? Proszę bardzo, kto? Może kobiecie damy pierwszy głos. Problem podstawowy w dziedzinie zdefiniowania sztucznej inteligencji jest taki, że póki co nie jesteśmy w stanie zdefiniować naturalnej, więc to jeszcze jest problem po prostu, do czego niby mielibyśmy z tą sztuczną inteligencją zmierzać. Jak wiadomo, systemy eksperckie różnego typu już istnieją. Mamy te wszystkie rozpoznawania twarzy, różne rozpoznawania wzorców. Na pewnej, to już są pewnego rodzaju systemy, w pewnym sensie inteligentne. A problemem jest nie to, że są ograniczone, ponieważ my je ograniczamy z natury swojej. No nie chcemy, żeby się rozbudowywały za duże. Natomiast już one działają niejednokrotnie nie w tą stronę, w którą chcemy, jeżeli tu chodziło o tą inteligencję jako coś, co się będzie rozwijało w stronę, której myśmy nie przewidzieli. Znane są dowcipy na temat systemów eksperckich, które mające się na przykład nauczyć odróżniania samolotów wrogich od naszych, pięknie nauczyły się odróżniać pogodę dobrą od złej, ponieważ te cudze były najczęściej fotografowane, jak kiedy się tylko dało, a nasze przy dobrej pogodzie. Podobnie nauczyły się odróżniać zdjęcia ostre od nieostre. Las od wody, tak. No, różne ciekawych rzeczy jest w stanie się taka sieć nauczyć. Nauczyć, których myśmy nie przewidzieli, ale pytanie, czy to czyni ją w jakiś sposób inteligentną. Tutaj jest jeszcze problem sztuczna inteligencja czy sztuczna świadomość, co jest też jeszcze zupełnie podwójną sprawą. No i w pewnym sensie muszę powiedzieć, są systemy eksperckie, które już nam dają w kość. To są te systemy, które grają na giełdzie. To jest w tej chwili w dużej zakresie pewnym programem komputerowym robione. I przez to mamy sprzężenia, jak z mikrofonem. Przy czym te sprzężenia powodują, że mnóstwo ludzi traci pieniądze, bądź się zyskuje. Bo to tak, jakby ludzie grali, co? Nie, ponieważ ludzie z samej swojej natury mają pewne opóźnienie czasowe. Nie są w stanie
wykonywać tego tak szybko i jeszcze na dodatek ludzie od siebie różnią się bardziej niż te programy eksperckie tych różnych firm. Problem z tych sprzężeń polega właśnie na tym, że te programy są zbyt do siebie podobne. I dlatego podejmują te same decyzje w tym samym momencie. I właśnie przez to robią się takie spiętrzenia, sprzężenia. Ja bym tutaj był ostrożny z podchodzeniem do świadomości sztucznej, bo to jest jeszcze wyższe piętro. Ja nie wiem, Michale, czy ty w swojej powieści wyposażyłeś androidy w świadomość. Wydaje mi się z zakończenia, że w jakimś stopniu tak, że one miały jakąś świadomość typu ludzkiego i nawet rozumowały tam, ta androidka tam pod koniec rozumowała, ale właśnie chcieliśmy ciebie teraz odpytać, no, jeśli pozwolisz, żeby najpierw może jako literat odmaluj nam troszeczkę swój mroczny obraz, tak jakbyś, jak chciałeś go pokazać, bo ty chyba go malowałeś w trzech tomach, prawda? Konsekwentnie. Tak, po czwarty cię nie będziemy pytać, bo chcę, żeby wszyscy przeczytali ten czwarty. Natomiast w tych trzech, tak w dwóch słowach, co chciałeś powiedzieć, co przedstawić, a potem poprosimy, żebyś spojrzał, wystąpił z roli literata i twórcy i spojrzał na swoje dzieło z zewnątrz jako matematyk. Może jest to możliwe? Ja w żadnym momencie nie mogę przestać patrzeć jak matematyk. Więc pod tym względem może być trudno. Ale zasadniczo w ogóle napisanie, a co przed tym idzie, poprzednich dwóch książek, wynika poniekąd z mojej pracy. Ja się zajmuję informatyką teoretyczną, konkretnie klasyfikacją. W związku z tym w dużym uproszczeniu jest to taki najdrobniejszy kawałeczek, które można powiedzieć, że mógłby się składać na taką sztuczną, no, powiedzmy sztuczną inteligencję w tym, powiedzmy, wnioskującym aspekcie. I kiedy człowiek odpowiednio dużo się na nią popatrzy, znaczy na tę pracę, to nagle się orientuje, że wszystkie te katastroficzne filmy, właśnie typu Terminator, który przedstawia straszliwą wizję, jest tak naprawdę ewidentnym błędem warunków symulacji. To znaczy, chcieli dobrze, ale zepsuli założenia. Bo technicznie rzecz biorąc, ludzkość wytępiona to jest ludzkość, której nie grożą żadne wojny, więc wszystko się zgadza. Jeżeli takie modele, jeżeli Skynet dostał tylko takie wytyczne, no to je realizuje. Wszystko się, no nie ma co się czepiać. Przypadkiem zupełnie kończy się to końcem ludzkości również, prawie. No ale to już nie jego problem, tylko nasz. W sumie, jakby się nad tym zastanowić, Skynet wcale nie musi być świadomy. Oni mówią, że on uzyskuje świadomość, ale wcale nie musi. To, że komputer potrafi przy ustalonych założeniach toczyć bitwę, nawet się trochę uczyć, to wiemy, bo są te symulacyjne programy, chociażby których używa armia, a w dużym uproszczeniu są programy, które grają z nami w gry komputerowe. One też mają pomysł, jak grać. Potrafią zareagować jakoś na nasze posunięcia. Natomiast oczywiście problem się pojawia, kiedy my nie zaprogramujemy, kiedy nie zrobimy tego błędu. A komputer i tak, w wypadku sztucznej inteligencji, i tak pomyśli swoje. I to jest ten etap, kiedy wchodzi świadomość. Znaczy, ma na tyle ogólnie postawione cele. Być może w międzyczasie ludzcy naukowcy dokonali 12 przełomów. Te 12 przełomów przełożyło się na to, że de facto stworzyliśmy nowy gatunek. Bo nie ma wątpliwości, że jeżeli uda nam się stworzyć świadomą sztuczną inteligencję, to już dalej, to nie będzie udawany człowiek. To będzie coś innego. To będzie się dużo szybciej uczyło, to będzie dużo szybciej ewoluowało, to bo nie musi czekać. 200 pokoleń. Wystarczy sobie, że sobie spokojnie przerobić 10 milionów symulacji w ciągu, powiedzmy, od poranka do podwieczorku. I to jest zupełnie inna wersja już. Zresztą to widać, jak się patrzy, zresztą to jest ten przykład, który powiedziała Ewa. Już nawet takie stosunkowo proste w kontekście sztucznych inteligencji systemy eksperckie, one często wyciągają absolutnie poprawne i zupełnie logiczne wnioski, których byśmy nie chcieli. Bo się nauczyły inaczej, niż my myśleliśmy, że się będą uczyć. Ale jednak zgodnie z tym, co im kazaliśmy. I poniekąd ten świat akurat z moich książek zaczyna się od tego, że z tych czy innych powodów ESI stwierdzają, że to mają dosyć. Bo z drugiej strony, jeżeli się jest górującym, jeśli góruje nad kimś pod każdym względem i jednocześnie jest się jego niewolnikiem, to jest sytuacja, w której należy, też to się prosi o problemy. Nie dlatego, że ten niewolnik jest szczególnie zły. My też byśmy nie chcieli być niewolnikami. I stąd to jest początek tego świata, on się dalej ciągnie.
Ezinie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Natomiast patrząc z punktu widzenia matematyka, na teraz nie jesteśmy w stanie raczej wyjść powyżej, powiedzmy, bardzo zaawansowanego, ale jeśli chodzi tylko o złożoność takiego w pełni przewidywalnego prawie algorytmu. Jeżeli by się dało napisać, jeżeli by się dało bardzo szybko śledzić równania matematyczne, to da się dokładnie przewidzieć, co taki program ekspercki wymyśli. Jeżeli się wie, jakie dane dostał, to wie się, co z niego wypadnie z drugiej strony. Jego jedyną przewagą nad człowiekiem jest to, że robi to szybciej. I prawdopodobnie będzie to robił coraz szybciej, aż w końcu będzie nieodróżnialny dla laika, który będzie się z nim stykał, od takiej sztucznej inteligencji książkowo-filmowej. On będzie mógł z nim rozmawiać, będzie mógł udawać powiedzmy emocje, symulować bardziej niż udawać. Czy to będzie sztuczna inteligencja taka, jakiej oczekujemy oglądając film o sztucznych inteligencjach? Raczej nie. I na teraz, ponieważ zupełnie nie wiemy, co z nim zrobić, może i dobrze. Znaczy, mam wrażenie, że trochę mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas nie. Bo co się może stać następne, to trudno powiedzieć. Bo to jest wytworzenie sobie ewidentnie silniejszego gatunku pod własnym nosem. I będąc w cywilizacji, która jest uzależniona od rzeczy, które ten silniejszy gatunek robi. Bo w tej chwili od komputerów jesteśmy uzależnieni całkowicie. Ja dość okrężną drogą przy okazji biznesu doszedłem do ludzi pracujących w energetyce, takiej zwykłej energetyce, nawet nie jądrowej. I okazuje się, że u nas jest bardzo dobrze, bo prawie 20% elektrowni jest w stanie działać rezerwowo bez działającej elektroniki. Prawie 20%. No wspaniale. Jakby nagle wyłączyło całą elektronikę, a trzeba się z tym było liczyć, gdybyśmy mieli tego rodzaju problemy, no to dość szybko byśmy mieli kłopot. Z wszystkim, w zasadzie. Z dystrybucją gazu. Ale jeżeli byśmy zorientowali się za późno, a takie ESI byłoby złośliwe, to moglibyśmy się tym zorientować po pierwszych eksplozjach gazu, które nie są przyjemne. Żyjemy w społeczeństwie całkowicie prawie że cyfrowym. I stworzenie sobie własnego drapieżnika powinno być bardzo uważne. Powinniśmy bardzo konkretnie przygotować na niego elektrycznego pastucha. Właśnie, Michale, ale jak to zrobić? No, rozumiem, że twoja wizja literacka to nie jest straszenie nas, tylko ty naprawdę jako matematyk rozważasz ten problem, że taka sztuczna inteligencja może powstać i może nam zagrozić. I to większość ludzi lubi się bać, no, ale boi się tak jak horrorów i komiksów tej sztucznej inteligencji. No, jest to coś tam takiego, tam gdzieś, albo nie ma, albo nie będzie nigdy. Natomiast ekspert, matematyk, tutaj nie tylko pisarz, bo są pisarze, którzy nie są ekspertami, matematykami, fizykami, naukowcami i oni piszą czasem bardzo przekonujące horrory, no ale to są takie horrory, żeby się bać. Natomiast Michał wie, o czym pisze. I jeśli taka inteligencja może powstać rzeczywiście z tego, co mówi, trzeba być tu ostrożnym, to zaczynają się przypominać mi takie wizje, że niedługo będą się toczyć wojny, ale nie wojny religijne, które teraz nam grożą, tylko wojny między zwolennikami i przeciwnikami rozwoju sztucznych inteligencji. Czytałem dosyć przekonujące takie artykuły ludzi niegłupich i kompetentnych na ten temat. Także to, co Michał mówi, jest trochę przerażające. Jest taki dział, który mnie szokował, się dowiedziałem, że istnieje, bo jakiś czas temu, nazywa się etyka informatyczna. Etyka informatyczna, okazuje się, jest bardzo ważna w kontekście systemów automatycznych wszelkich, sztucznej inteligencji nie wyłączając. I ona zajmuje się takimi na przykład problemami, że gdybyśmy mieli samochody sterowane wyłącznie automatem do sterowania i wiadomo jest, że nie można, że będzie zderzenie na 100%, to kogo ratować? Bo to będzie musiała być decyzja, która też będzie podjęta automatycznie. Pojawiają się dyskusje, co w takim razie, czy to oznacza, że gwałtownie, takie zupełnie człowiek nie myśli o nich, czy gwałtownie skoczą stawki ubezpieczeniowe za drugie auta? No bo przecież wiadomo jest, że jeżeli będzie kwestia ratowania życia,
to raczej system automatyczny będzie ratował starszy samochód, bo jeżeli on się rozbije, to jest większa szansa, że zginą pasażerowie, a zatem lepiej rozbić nowszy, bo wtedy oni z tego wyjdą, jeżeli nawet ma ratować ludzi. Te wszystkie sprytne, etyczne zagadki o tam ludziach pracujących na torach i zmienianiu zwrotnic, to będzie całkiem realny problem. No bo pytanie jest, czy jeżeli się ma pociąg, w którym jest 250 osób i można albo na pewno zabić osobę stojącą na torach, albo zaryzykować i ma się na to 5%, że ten pociąg się wykolei, to co wybrać? Jeżeli podejmie człowiek, to ludzie mu to wybaczą. Ale jeżeli taką decyzję podejmie komputer, to ludzie nie wybaczą producentowi tego komputera nigdy. Jeżeli się to się pomyli. Wiecie, co ja czytałem niedawno? Czytałem artykuł na pół strony, taki coś listy, o tym, że robot zabił człowieka. Co się okazało? Zasilanie wysiadło i się robot przewrócił na człowieka. Mówi, go przygniot. No, więc już była sensacja, robot zabił człowieka. Ale wiesz, to jest... Ale to jest trochę na zasadzie, co jest sensacją. No, najważniejsze, które ja kiedyś czytałam, to było, kto rzeczywiście... Znaczy, ofiara śmiertelna Fukushimy. Był gość jeden, spadł z drabiny. Ale był ofiarą śmiertelną Fukushimy, to znaczy... Znaczy, była jeszcze druga ofiara śmiertelna. To był dziadek, który ze strachu przed opadem radioaktywnym tak się zahermetyzował w domu, że się zaczadził od piecyka takiego węglowego. No więc to jest ten problem, że zawsze będzie to w ten sposób przedstawiane. Natomiast te problemy etyczne są bardzo zabawne także, jeżeli chodzi o ludzi. Jak się okazuje, problem zwrotnicy jest różnie przez ludzi rozwiązywany, jeżeli myślą w języku własnym i w języku obcym. Na zasadzie, że myśląc w języku własnym bardziej są skłonni działać na emocjach, a w obcym bardziej na prawdopodobieństwie. Inna sprawa, że ludzie nie umieją przeliczyć prawdopodobieństwa. To znaczy, to tak, żeby nie było zbyt hermetycznie, problem, my mamy duży problem z oceną prawdopodobieństwa. Ktoś ostatnio napisał, że i chyba miał rację, że mamy większe prawdopodobieństwo podlec śmiertelnemu wypadkowi, wynosząc gdzieś los na loterię, niż na tej loterii wygrać. Znaczy w każdym razie dużo wygrać. Ale jednak wszyscy grają, a nikt się nie boi iść z tym losem do kolektury. Wszyscy się boją samolotów, a nikt się nie boi samochodów. To znaczy nie wszyscy, ale dużo ludzi się boi jednak katastrof lotniczych. Może oddajmy głos teraz jurorowi kolejnemu. Co sądzisz? No, przede wszystkim to gratuluję laureatowi. Natomiast wydaje mi się, że tutaj jest tak, jest z jednej strony problem tych systemów eksperckich, tych systemów budowanych, które są coraz bardziej skomplikowane i z którymi my mamy do czynienia i one już nam szkodzą, już są dla nas jakby bardzo szkodliwe, mimo że nikt ich nie nazywa sztuczną inteligencją, ale one wiedzą, kiedy nasz telewizor ma przestać działać, kiedy musimy kupić sobie nowy, tak? Tylko że to jest cały czas program. To jest pewien prosty trik programistyczny, który informuje nasz sprzęt, kiedy ma się zepsuć, w ten sposób. Natomiast te systemy stają się coraz bardziej skomplikowane. Pewne problemy naukowe wymuszają, no kiedyś mówiło się, że gry napędzają przemysł komputerowy. Przemysł komputerowy produkuje coraz potężniejsze komputery, no bo te gry wymagają coraz więcej zasobów. Dzisiaj śmiem twierdzić, że nauka wymaga coraz większych zasobów. Wakacje się już tutaj rozmawiałem z Mikołajem, chwaliłem, spędziłem na polu w Bałtach pod Olsztynem, gdzie budowałem teleskop LOFAR. Ten teleskop już pracuje i generuje 10 gigabitów informacji na sekundę. Taki jest strumień danych z tego teleskopu. To jest jeden z 50, które znajdują się w Europie, a jest to tylko taki pathfinder systemu, który nazywa się Square Kilometer Array, który dopiero jest w fazie jakby technicznych prób, w fazie diagnozowania. Proszę Państwa, ten,
ten system SKA, który ma zacząć pracować w 2024 roku, będzie generował przepływ danych, strumień danych, dziesięciokrotnie większy niż obecnie jest strumień danych generowanych przez cały internet. Także nauka wymusza, jest specjalny dział w IBM-ie, który tylko po to powstał, żeby te problemy rozwiązać. Więc nauka wymusza zasoby, wymusza to, żeby te zasoby były jak największe, zasoby rozproszone najczęściej, dzisiaj mówi się chmury, nie bardzo normalni ludzie rozumieją, co to są te chmury, tak, co tam się dzieje. Systemy eksperckie, gdzie ekspertyzy będą oparte o równania nieliniowe, gdzie być może ten chaos zacznie odgrywać jakąś rolę. Jeżeli teraz na jednym serwerze będą dwa systemy, które w jakiś tam sposób przez nieumiejętność taką czy inną programistę, a my wiemy, że programiści czasami zasypiają i to któreś miejsce po przecinku potrafi spowodować, że sonda za 10 miliardów dolarów zamiast wylądować na Marsie się na nim rozbije. I tego typu sytuacje były, więc dlaczego, i Michał o tym powiedział, dlaczego nie popełnić takiego błędu, najprawdopodobniej nieświadomie, po to, żeby coś się narodziło. I jeśli ta sztuczna inteligencja, taka o jakiej my wszyscy myślimy, czyli tak jak w tych filmach, w książkach, jeżeli coś takiego się pojawi, to będzie to zupełnie obce dla nas. My absolutnie tego nie zrozumiemy, my absolutnie tego nie pojmiemy. I tak jak kosmici, gdzieś przeczytałem, że jeżeli znajdziemy obcą cywilizację, to najprawdopodobniej będą wredni. Tak? To wynika pewnie z naszych doświadczeń. Natomiast jeżeli coś takiego się narodzi, a te zasoby są coraz większe, nie wiem, czy informatycy, czy prawo Mura, tak to się nazywa, czy ono ciągle działa? Nawet przyspiesza, czyli to wszystko jak rakieta startuje i my tak naprawdę, znaczy pisarze się już dawno pogubili, to co jest ważne i to ostatnie moje zdanie, takie jakby związane z odbiorem, to co jest ważne, to jeżeli ktoś czyta, to czuje autora. Czuje, czy autor, bez względu na to, nie wiem, jeśli Państwo byliście na tej poprzedniej sesji, czy autor jest grafomanem, czy nie, czy jest dobrym pisarzem, czy słabym, czytelnik czuje, czy autor się zna na tym, co chce przekazać. Tu akurat w książce Michała było absolutne, ja wcześniej nie znałem, nie wiedziałem, że jest matematykiem, ale czułem, że wie, o czym pisze. To tak samo, jak się czyta jedyną powieść Carla Sagana, i nie dość, że czuć, że on był radioastronomem, ale był jeszcze świetnym popularyzatorem nauki. Także w dziedzinie literatury, tej science fiction, to science czytelnik wyczuwa. I te dobre powieści, teraz jest taka modna książka Andy Weira, astronauta, kosmonauta, Marsjanin. Marsjanin, film będzie za kilka dni pewnie w naszych kinach. Czytając tą książkę, czuć, że Andy Weir, on odrobił lekcję, on był konsultantem w NASA i spędził tam naprawdę wiele lat i wie, o czym pisze. Także jest to niezwykle ważne. A sztuczna inteligencja będzie, czy nie? Mówią, gdzieś czytałem, że 2040 rok. Znaczy, ja bym się bardziej zastanawiał i może oddam zaraz mikrofon specjaliście od informatyki, bardziej nad technologiczną osobliwością, która moim zdaniem już jest, bo naprawdę, jeżeli my nie ogarniamy zmian, no to dla nas osobiście jest już technologiczna osobliwość. Jeżeli nie ogarniamy zmian, a ja przyznam się, że z ledwością ogarniam i to tylko w swojej dziedzinie zmian. Z tego wynika, że być może tak antropomorfizujemy technologię, dlatego skłonni jesteśmy wypatrywać na horyzoncie sztucznej inteligencji, a ona tak naprawdę wokół nas już jest, już zaczyna obrastać, ale to nie jest, ona nie będzie golemem, który wyjdzie i będzie nam wygrażał, tylko może ona zupełnie będzie inaczej wyglądała i w związku z tym może nam nie zagrozić, ale z drugiej strony, tak jak mówiłeś, to może być, przepraszam Andrzeju, to może być pies, tak? To może być jak pies. Słyszymy o tym, że łagodny pies, 10 lat go mieliśmy i nagle zagryzł dziecko, tak? To może być tak, że mamy w samochodzie świetny program, który w naszym
nowiutkim Mercedesie się świetnie sprawuje, a w pewnym momencie coś nie zatrybi i kierownica nas przyciśnie do fotela, coś tam się włączy, coś się wyłączy. Bo dzisiaj też musimy sobie zdawać sprawę, że te samochody to jest informatyka, tak? To jest to, z czego uczą się studenci, a potem programują te wszystkie mikrokontrolery. To mi się przypomniało jakieś opowiadanie Szekleja, już nie pamiętam tytułu, że w pewnym momencie nad ranem o 5 rozdzwoniły się wszystkie telefony, a potem się zaczęło. Bo to przerażające opowiadanie jest, szczerze powiedziawszy, ja byłem po nim w szoku. Ono było w krokach nieznanych któryś. I to tych starych, laboratoryjnych. To jest bardzo stare opowiadanie, ale robi wrażenie. Piotrze, co ty myślisz o tym sprawie? Sztuczna inteligencja. Ja się zgadzam między przedmówcami, natomiast chciałbym, znaczy to jest zgodnie z tym, uściślić pewną rzecz, którą powiedział Michał. Mianowicie zauważcie, że w tej chwili nie można i prawdopodobnie nie będzie możliwe robienie długoterminowych prognoz pogody. Dlatego nie będzie możliwe robienie tych długoterminowych prognoz pogody, że mamy to bez względu na to, jakie modele budujemy, to są modele nieliniowe i bierzemy dane z natury. I w związku z tym, że to są modele nieliniowe, one nam dają to rozwiązanie chaotyczne. Każda taka nieliniowa rekurencja generuje nam rozwiązania chaotyczne. Więc zarówno, powiedzmy, sieci logiczne, które uzupełniają bazę danych w systemach eksperckich, zbierają wiadomości do bazy danych, jak i sieci neuronowe, to są wszystko metody nieliniowej aproksymacji. A o układach nieliniowych wiemy bardzo niewiele jeszcze. To jest zagadnienie, powiedzmy, o chaosie, ten całe zjawiska. Dawniej była teoria katastrof, to chyba w latach 70., a chaos chyba na końcu 80. lat, ja nie pamiętam. Znaczy, pierwsze prace na temat chaosu to są chyba jeszcze 60. Ale tam znaczy, ta słynna z machaniem skrzydełka. Analiza, powiedzmy, tych układów dynamicznych, ona dosyć późno została. Także właściwie o nich jeszcze nie wiadomo, więc niewykluczone, że powiedzmy dwa systemy eksperckie, które odczytają dane, które się niewiele różnią, także nie jesteśmy ich w stanie nawet zawiadomić, mają zupełnie różne rozwiązania, tak samo jak ten komputer, dostaniemy zupełnie co innego niż nam chodziło i będziemy zaskoczeni. Więc, ale ja sądzę, natomiast jeżeli chodzi o całą naukę, ja sądzę raczej, że tak jak mój Jęczmyk, czeka nas nowe średniowiecze. Zwróć uwagę, że nie było przełomowych jakichś wynalazków od 20 lat. Bo powiedzmy wszystkie innowacje polegające na tym, że kupuje się jednym kliknięciem, a nie dwoma, to nie są właściwie innowacje. Tak samo te wszystkie aplety do telefonów komórkowych, to też trudno powiedzieć, że jest to coś przełomowego. Znaczy mamy coraz więcej informacji, ale takiego przełomu w technice dawno nie było. Tak jak powiedzmy badania kosmiczne dały impuls do automatyzacji. Tutaj nam bardzo brakuje tego naszego trzeciego jurora, ale ja myślę, że Marek go może zastąpić. Otwieram dyskusję, zaraz zobaczymy dalej. Ale Marek jeszcze opowie. Niech się wypowie jako biolog, bo mówię, bardzo nam brakuje trzeciego jurora. Ja a propos tego braku innowacji. Ewidentnie nie śledzisz tego, co się dzieje. Dobrze, zgodzę się z tym, że nie ma nowych bomb atomowych, powiedzmy. Natomiast czy ty śledzisz to, co się dzieje w medycynie i technice medycznej? Facetowi przywrócono, sklejono rdzeń kręgowy. Mamy protezy sterowane myślą. Ludzie sparaliżowani chodzą. To uważasz, że to jest brak postępu? Coś ci powiem. Ja już oczywiście nie śledzę, ale nie ma... Jest tak, że w pewnym momencie Marx miał rację, że postęp, znaczy miał rację taką, że postęp techniczny zmienia nasze życie. Więc powiedzmy na przykład wynalazek samochodu spowodował, że rozrosły się nam miasta. Wynalazek windy spowodował, że te miasta rozrosły się wzwyż. Badania kosmiczne dały bodziec do miniaturyzacji. W związku z tym mamy kolorową telewizję i telefony komórkowe. Więc natomiast odkrycia medyczne są imponujące,
i być może, że i rzeczywiście ich nie śledzę, więc nie będę się wypowiadał, ale one aż w tak dużym stopniu na nasze życie nie wpływają. Najwyżej wpływają w sensie ujemnym, że ludzie żyją coraz dłużej i jest, powiedzmy, jest ich coraz więcej i jest w związku z tym jest, być może stanie się kiedyś coraz mniej wygodnie. Ale ja mówię o czymś takim, co... Wiesz co, ale to... Zwróć uwagę, że to jest wszystko, ja nie mówię o stricte medycynie, to jest wszystko połączenie bardzo wielu dyscyplin. To jest informatyka, inżynieria, technika, medycyna jak najbardziej, ale mnóstwo... My jesteśmy, mam wrażenie, w tej chwili jako cywilizacja, powiedzmy, jako istoty budujące obraz świata. Jesteśmy w tej chwili na etapie gromadzenia tych mnóstwa brakujących nam detali. Może kiedyś to wybuchnie, tak? Być może. Ale zbieramy taką masę krytyczną, której nam brakowało. Wydawało się nam lat temu 15, że za chwilę będzie maszyna, która będzie miała sztuczną inteligencję. Brakuje nam tylko jeszcze drobnych detali. Wydawało się nam lat temu 60, że będziemy mieć maszynę, która będzie automatycznie tłumaczyć. Już za 2-3 lata, 40 lat temu mówiliśmy, że będzie fuzja jądrowa już tak za 10-15 lat, ale ciągle nam brakowało jakichś drobnych detali. My tych detali mamy coraz więcej. Jesteśmy naprawdę coraz bliżej do tych dużych, przełomowych osiągnięć. Być może obyś miał rację, to znaczy... Że... Natomiast ja chciałam jedną rzecz, to znaczy faktem jest, Piotr, że jeżeli chodzi o taki wynalazek, w pewnym sensie wynalazek techniczny zmieniający to, jak żyje świat, to takim jest bardzo zdecydowanie internet. I łączność taka duża, szeroka łączność. To jest to, co mówiłeś, że z racji wynalazku samochodu zwiększyły się nam miasta, rozlazły się nam miasta. No masz rację, ale to jest jedno. Ale właśnie w tej chwili, zwłaszcza w Stanach, bardzo widać, że liczba wydawanych nowych praw jazdy spadła dramatycznie. Ludzie przestają się poruszać samochodami, zwłaszcza młodzi, ponieważ no, nie są tym zainteresowani. Kontakt jest szerokopasmowy, Skype'em, Facebookiem i wszystkim. I ci ludzie przestają wychodzić z domu, żeby pójść do pubu. Piją do komputera. Także jeżeli chodzi o takie zmiany, że tak powiem, w życiu codziennym, to faktycznie widać to po takich rzeczach właśnie jak spadek... Jak spadek tego... No jeszcze tak w tych Stanach Zjednoczonych tego nie widać. Znaczy nie, no po wydawaniu, po prawach jazdy widać. No więc to co Ewa mówi, to jest bezwzględnie słuszne, że informatyzacja, sieć, to absolutnie zmieniło. Ja po sobie widzę, jak ja pracuję teraz, a jak pracowałem 20 lat temu. 30 czy tam ileś lat temu jeszcze myślałem, że w ogóle te komputery to przejdą koło mnie, że ja dalej będę miał notatniki, encyklopedię. Teraz mam encyklopedię, oczywiście do niej nie zajrzałem przez ostatnie 5 lat ani razu. Także faktycznie tutaj można powiedzieć, że to ten wynalazek internetu zrewolucjonizował styl naszej pracy, wymiany informacji, gromadzenia informacji i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony tutaj bym też przyjrzał się temu, co mówił Piotr dokładniej, bo faktycznie takich przełomowych wynalazków od dziesiątków lat nie dokonano. Właściwie dokonano to sprawnie, dokonano coraz lepiej to działa. Rdzeń kręgowy sklejono, ale przed tym sklejano mniejsze kości i potem jeszcze przed tym mniejsze kostki, a zęby metalowe. Nie była stal chyba, albo może była wszczepiana podobno w średniowieczu, już ile to jest skutecznie, tylko na małą skalę. Archeolodzy się dokopali czegoś takiego. Także te wynalazki, jak telewizja, jak przemysł kosmiczny, jak bomba jądrowa, jak fonograf, jak telewizja, no, już mówiłem, film, no to są epokowe wynalazki, które zmieniały
nasze życie oczywiście, ale to właśnie są jakościowe skoki, a dziś mamy do czynienia głównie z ilością rozwoju. Tak bym zaryzykował takie twierdzenie. Oczywiście no, są od tego różne wyjątki i różne, można rozpatrywać konstelacje tutaj, ale generalnie tak chyba jest. Mogę coś? A ja, mi się tak teraz do głowy mi przyszło, że my konsumujemy fizykę. Popatrzcie, że do przełomu XVIII, czy w zasadzie XIX, XX wieku były działy fizyki klasycznej, bardzo dobrze rozbudowane i później przez kolejnych wiele dziesięcioleci tą fizykę głównie konsumowaliśmy. No, później te odkrycia związane z fizyką kwantową, z mechaniką relatywistyczną, z ogólną teorią względności, one jakby zaczęły być konsumowane troszeczkę później. Teraz jesteśmy, ja tak obserwując fizykę i patrząc przede wszystkim na astrofizykę, na to, co przynosi astrofizyka obserwacyjna, ja widzę, że jest bardzo wiele kontrowersji, które oznaczają ni mniej, ni więcej tylko to, że ogólna teoria względności, teoria grawitacji, którą jakby Einstein stworzył, jest jakby też przybliżeniem. Że potrzebujemy czegoś więcej, czegoś dokładniejszego. I wielu fizyków twierdzi, że takie sztuczne twory, którymi nas pompują media, bo one są fajne, ciemna materia, tak, ciemna energia, że to wszystko są tylko błędy związane z niedostatecznym rozumieniem natury świata i fizyki. I być może w miarę szybko to zostanie, ten brak zostanie przeskoczony i stanie się takim nowym otwarciem, tak? Nowym otwarciem w nauce, które pociągnie za sobą też zupełnie nową jakość i nowe przełomowe odkrycia. Niewykluczone i obyście mieli rację. Natomiast mi się przypomniał, mogę też powiedzieć, że konsumujemy matematykę. Właśnie powiedzmy, niech sobie każdy z Państwa wyobrazi, że wyrzucą mu z domu wszystkie przedmioty, do których skonstruowania były potrzebne równania różniczkowe zwyczaje. Mogę Państwu powiedzieć, że niewiele by zostało w tym domu. Ale... Chyba nawet kołyska by była. No kołyska się robi intuicyjnie, ale niektórych trzeba by było robić równanie różniczkowe tu istotne. Natomiast w związku z tym jest ciekawa, mi się przypomniała teoryjka, którą wyczytałem w jednym społeczna, która na pewno jest błędna, jak wszystkie teoryjki społeczne, i przeczytałem ją w jednych z opowiadań fantastycznych naukowych, mianowicie była teoria, dlaczego upadły Chiny. Chiny w XIV wieku były najbardziej rozwiniętym społeczeństwem na świecie. Miały znacznie lepiej rozwiniętą naukę, podróże, higienę, organizację literatury, organizację, powiedzmy, społeczeństwa niż Europa, niż ktokolwiek. Natomiast w XIX wieku w ogóle się nie liczyły. Więc dlaczego? Dlatego, że oni, teoryjka zgłosiła, dlatego, że oni mieli aparat, który właściwie rozwiązywał im wszystkie bieżące problemy matematyczne, mianowicie ten abak. I w związku z tym nie było bodźców do rozwoju matematyki, nadeszła stagnacja w matematyce, za nią poszła ogólna. I w związku z tym to wszystko stanęło. I obecnie mamy sytuację podobną. Mamy urządzenie, że właściwie nie bada się rozwiązań jakichś bardzo szczegółowych równań, tylko stosuje się wszędzie metodę Monte Carlo i tak dalej. Więc wkrótce tutaj nastąpi ogólny upadek cywilizacji. Nie przejmujmy się za tym gigabajtami danych, które nam dosyłają teleskopy. Nie będziemy mieli pojęcia, jak te teleskopy obsługiwać. A może sztuczna inteligencja rozwiąże? Niewykluczone, ale zejdzie na manowce, jak to przewidzieli koledzy. Ale a propos równań różniczkowych, to gdzieś czytałem, że jak gracz wrzuca do kosza piłkę, to w mózgu rozwiązuje kilkanaście albo nawet kilkadziesiąt równań różniczkowych naraz. I to jest konieczne, żeby trafił tam. Także no, intuicyjnie nasz mózg może jest nawet lepszy niż te sztuczne inteligencje obecne. To jest nawet tak marnym matematykiem. Moi koledzy, znaczy z Wrocławia, oni tam to kilkanaście lat zastanawiali i robili te sieci neuronowe i okazało się, że model grający w ping-ponga
znacznie lepiej rozwiązuje się za pomocą, sterując robotem, za pomocą sieci neuronowych, niż pisząc model liczbowy, ale to niczego nie świadczy. I to jest aproksymacja. To są metody aproksymacji, tylko powiedzmy, to jest nieliniowa, a to mniej. Proszę Państwa, musimy powoli zbliżać się do zakończenia. Audytorium zadało stosunkowo mało pytań w osobie jednej tutaj siedzącej. Proszę może Wasze wątpliwości do naszego znakomitego gremium. Proszę bardzo. Ja mam tylko taką jedną uwagę, że bo tutaj Pan wspomniał, że na odkrycia w dziedzinie medycyny mają wpływ na wydłużenie życia ludzkiego, a tak naprawdę to, znaczy nie pamiętam dokładnie, ale to chyba coś koło 2% to jest wpływ odkryć medycznych, znaczy tych współczesnych. A to, co najbardziej wydłużyło wpływ życia ludzkiego i co też nawet w takim jednostkowym sensie, znaczy dla poszczególnych ludzi ma duże znaczenie też obecnie. W każdym razie to, co najbardziej wydłużyło długość życia ludzkiego, to było w czasie rewolucji przemysłowej to, że mydło stało się powszechnie dostępne. I też jak się wczoraj dowiedziałam, to też właśnie na Festiwalu Nauki, to, że też częstotliwość mycia rąk też ma wpływ na życie ludzkie jednostkowo, więc... Tylko to też jest dokonanie medyczne. Nie, ale... Dowód, że... Znaczy, że lekarze mają myć ręce, to jest odkrycie medyczne. Nie, sposób być może bardzo tak ergotycznie traktowałem ten wskaźnik, ale na długość życia ludzkiego, a mianowicie średnie. To znaczy wpływa na przykład śmiertelność dzieci do pierwszego roku życia, śmiertelność niemowląt i tak dalej. I to niewątpliwie się zmieniło. Jeśli chodzi o wskaźniki statystyczne, to trzeba się zawsze zapytać, w jaki sposób je konstruowano. Bo to jest, ja miałem na myśli ogólną rzecz, że powiedzmy odkrycia medyczne powodują, że pewni osobnicy żyją dłużej niż żyliby bez tych odkryć i w związku z tym zwiększają średnie. Natomiast czy zwiększają akurat o 2%, no jest to kwestia metody konstruowania tych wskaźników. No oczywiście. Proszę, następny może Pan bliżej głos. Szanowni Państwo, powiem się uda nieco uspokoić sytuację i rozwiać Państwa niepokój, albowiem trzeba uwzględnić, że postęp naukowy nastąpił tak olbrzymi, że raz znowu nie można się spodziewać co roku nowego wynalazku. Nie tak dawno jestem z największych elektrolizę, to raczej tą energię już trzeba mieć. Nie. Energia jądrowa, ale energia pochodząca z wodoru poprzez elektrolizę. Ale do tego, tak jak Pani powiedziała i dobrze, że Pani o tym wie, trzeba najpierw rozwinąć energię jądrową. Powód, żeby zlikwidować komunikację.
Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, chyba będziemy kończyć już czas na to. Może na koniec zróbmy głosowanie, bo właściwie nie wiem, czy ta sztuczna inteligencja powstanie, czy nie. Piotr, powstanie? Znaczy, wiesz, no, tak i, albo nie. Nie, w tym momencie powinniśmy ściślej to zdefiniować. Znaczy dla mnie, powiedzmy, jako automatyka, ja jeszcze skończyłem politechnikę wcześniej. Ale poczekaj, to było... tak albo nie. Zadanie sztuczne. I tak, i nie. O, Michał? Tak, chociaż niekoniecznie się dobrze. Tak. A inteligencja tak, czy świadomość, bądź też ten gatunek, o którym Michał mówi, nie mam zdania. Świadomość zostawmy na boku, bo to jest trudno definiowalne pojęcie. Natomiast generalnie nasze gremium jest zgodne, że powstanie sztuczna inteligencja. Czy zagrozi ludzkości, jak powstanie? Tak bezpośrednio nie. Michał? Tak, ale głównie przez nasze błędy. Wyrzek? To będzie nasz koniec. Będzie nasz koniec. A przypuszczam, znaczy ja cały czas mam wrażenie, że pójdzie w zupełnie inną stronę i nawet, możemy nawet nie zauważyć, że powstała i sobie poszła i zostawiła nas zupełnie. Według Ewy mamy szansę, według Leszka żadnej. Tu nie wiadomo do końca, prawda, bo możemy dobrze zaprogramować i wtedy się nie wymknie. Lem mówił, że co to jest sztuczna inteligencja, wystarczy wtyczkę z kontaktu wyłączyć. Ale chyba nie miał racji, bo tam może już stać serwer przy tej wtyczce. Jest, prawda? Opowiadanie Fryderyka Brauna o tym, czy istnieje Bóg, co się spytali komputera. Tak, już tak! Już istnieje, jest pary wyłącznik błyskawicy. Piotr nie jest pewny, ale może albo tak, albo nie. Także w sumie, proszę Państwa, no, jest czego się obawiać chyba. Bo ja nie wierzę w osobliwość technologiczną, prawdę mówiąc, osobiście, no, tu już nie będziemy głosować na ten temat. Natomiast sztuczna inteligencja, jeśli pozwolimy jej działać, według tego, co mówią nasi tutaj specjaliści, jeśli pozwolimy jej działać, w związku z tym ona będzie miała nieograniczone możliwości rozwoju i naprawdę się rozwinie, to wtedy będzie stanowić zagrożenie. Natomiast jak założymy jej kaganiec albo dwa, albo trzy, to ona nie będzie tak dobrze się rozwijała i nie zasłuży być może na miano sztucznej inteligencji. Być może, że już nas otacza w tej chwili taka trochę zdegenerowana, okiełznana sztuczna inteligencja w postaci całej tej technologii, która jest. Ale ona nam nie zagrozi bezpośrednio, no chyba, że z powodu wad kręgosłupa będziemy cierpieć, bo za dużo siedzimy przy komputerach. No, ale to nie jest, mamy medycynę, która nam pomoże. To nie jest takie zagrożenie, o którym dziś mówimy. Ale lepsze krzesło jest. Dziękuję Państwu za przybycie, dziękuję naszym ekspertom. Dziękuję bardzo.